Anna Geryn. Robert Chmielewski. Dzień dobry, 30 dzień kwietnia, niedziela. Trwa weekend, który za chwilę przejdzie w długi weekend. Najdłuższy... A potem zobaczymy, co się dalej okaże. Najdłuższy weekend nowoczesnej Europy. Imieniny dziś obchodzą. Jakub, Katarzyna i Maria i wszystkiego najlepszego dla Państwa. A ja jeszcze mam tu Rozamundę i Pomponiusza. Myślę, że nie ma wielu solenizantów o tym imieniu, ale gdyby dumnie. To wszystkiego najlepszego. Urodzili się 30 kwietnia, między innymi w 1777 roku, trzy siódemki, Karl Gauss, niemiecki matematyk, fizyk, astronom, geodeta, uważany za jednego z największych matematyków, nazywany księciem matematyki. A propos księcia, no to miał szczęście, ponieważ urodził się w ubogiej rodzinie, ale zaopiekował się nim książę Brunszwiku, dzięki czemu mógł się edukować, mógł pójść na studia i mógł właśnie zostać tym, kim został, czyli wybitnym myślicielem, wybitnym naukowcem. Mamy poza tym nazwiskiem, które teraz sobie przypominamy, od tego nazwiska mamy jednostkę indukcji magnetycznej nazywaną właśnie Gaussem, mamy krzywą Gaussa, a więc takie nazwisko, które gdzieś pewnie się może nam kołatać po pamięci. Z podstawówki, a nawet liceum też. I jeszcze jedna data historyczna i naukowa. 1833 rok. Wtedy urodził się Benedykt Dybowski. To nasz polski przyrodnik, podróżnik, odkrywca, lekarz, badacz jeziora Bajkał. Znowu człowiek wielu talentów. Znajdował też czas na działalność konspiracyjną. Został aresztowany. Ostatecznie wydano wyrok śmierci, ale dzięki temu właśnie, że był wybitnym naukowcem, uznawanym w świecie, to uratowało go wstawiennictwo zoologów niemieckich i pośrednictwo Bismarcka. Dzięki temu kara śmierci została zamieniona na 12 lat zesłania, a jak już pojechał na tę Syberię, no to tam też oczywiście prowadził swoje badania naukowe. Jak już potem wrócił do Polski, mógł wrócić, to potem chciał znowu na tą Syberię pojechać i rzeczywiście badał dalej Kamczatkę i zakładał tam też szpitale dla trędowatych. Bardzo barwna, ciekawa postać. W 1994 roku na konkursie Eurowizji Edyta Górniak zajęła drugie, wysokie, najwyższe miejsce, a w 1988 roku, parę lat wcześniej, Céline Dion, która reprezentowała Szwajcarię, śpiewała po francusku, jak pamiętamy, także wygrała w Dublinie ten festiwal. No, kariera dwóch fantastycznie śpiewających artystek układa się nieco odmiennie, ale obu życzymy wytrwałości w tym, co jeszcze jedna data, trochę dyktowana patriotyzmem lokalnym. 2010 rok, w oddziale informatyki PKP wyłączony ostatni działający w Polsce komputer Odra. Odra, produkowany we Wrocławiu. Co ciekawe, ten wyłączony w 2010 działał nieprzerwanie 36 lat. Czy jakieś komputery dzisiaj mogłyby działać 36 lat? No nie sądzę, żeby 6 to była dobra. Co dziś w programie mamy? W programie będziemy rozmawiali o rozpoczęciu sezonów na Partynicach. Będziemy mówić też o maturzystach w pewnym specyficznym kontekście. Będziemy mówić także o podróżowaniu jachtem do Gliwic, proszę Państwa. Zajrzymy do kuchni, będziemy rozmawiać o Dolinie Baryczy. Proszę zostać z nami. Zostańcie z nami. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Magda? Magda Mańkowska i jej goście, jeśli pozwolisz. Tak. Bardzo mnie interesuje, skąd panie przyjechały do Magdy? Panie przyjechały do mnie z Doliny Baryczy. Tak, no i to jest pani Emilia Chmura z gospodarstwa Schneiderów, którzy od lat kiszą. Tak. I dzisiaj jest przedstawicielką Doliny Baryczy, bo my, Dolnoślązacy, teraz na majówkę mówimy o tym głośno, mało o tym wiemy, że tam jest tak cudownie i smacznie, i pięknie. I blisko. I kto z tobą przyjechał dzisiaj? Przyjechała ze mną Irena Łaniak z chaty Łaniaków oraz Jola Bogacu z zagrody Grabownica spod Krośnic. No i twoje dwie córeczki, przyjechały dziewczynki. Tak, tutaj. Tak, jest jeszcze Martynka i Milenka. I Maja jest w szkole. Maja jest w szkole. Maja jest w szkole. I która z pani dzisiaj była na rybach?
No to ja sama nie, ale zaprzyjaźnione gospodarstwo rybackie z Doliny Baryczy w Możdżanowie, państwa Girusów. I te ryby właśnie, które u nas można w naszej zagrodzie w gminie Krośnice spożyć, przede wszystkim pochodzą właśnie z tego prywatnego gospodarstwa rybackiego. A większych to już nie było? No to są takie na pokaz, bo tak naprawdę ten najlepszy karp to jest poniżej 2 kilo. Mówimy, że tak do 1,5 kilo i tutaj mamy już filety z karpia przygotowane dzisiaj rano specjalnie dla Państwa. Bo słuchajcie, i bo my dzwonka z Amura. Tak, przerywam znowu tak bezczelnie, bo chciałam tylko powiedzieć tak, że karp jest u nas w Polsce jako wigilijna ryba, tak? Jest mało znana, nie wszyscy ją lubią, wręcz wiele osób mówi wprost, karpie to ja nie spróbuję, tak? Ja miałam taką historię, że pojechałam do Doliny Baryczy na wycieczkę z moimi przyjaciółmi i weszliśmy do jednej właśnie takich rybnych zagród, można powiedzieć, bo takich tam jest kilka, fajnych, gdzie mają takie świeże ryby i świeżo wyłowiony karp z wód Doliny Baryczy po prostu smakuje perfekcyjnie, idealnie. On nie ma takiego przykrego zapachu, jest bardzo łagodny w smaku i dzisiaj dlatego w Kochamie są te ryby z Doliny Baryczy, bo jest majówka, więc drodzy Państwo, wsiadacie w samochód 1,5 godziny i jesteście na miejscu wśród pięknych lasów, gdzie co są? Koniecznie weźcie rowery. Rowery. Są fantastyczne ścieżki rowerowe, są piękne szlaki kajakowe, są miejsca spacerowe, wspaniałe właśnie lasy, ptaki śpiewają pięknie, teraz kwitną kwiaty, no i odwiedzajcie nasze po kolei gospodarstwa i karczmy rybne, a także chatę Łaniaków, gdzie można przyjść na przepyszny deser. Ale piękniejsze jest to, że ci Państwo, którzy mają gospodarstwo obok siebie i każdy robi coś innego, bo ktoś robi ryby, ktoś robi przetwory na przykład z malin, czy z borówek, czy z różnych rzeczy. Na przykład dzisiaj mamy musztardę z gruszki od pani właśnie z chaty Łaniaków. No właśnie, mamy co pani przetwory. Robi? Się lubią, znają i wspierają, tak? Może lepiej byłoby zapytać, czego nie robię. Robię wszystko i praca, te zajęcia, które wykonuję, sprawiają mi frajdę. Dużo satysfakcji mi to daje. No nie tylko mi, całej rodzinie, bo jest to firma mała, rodzinna. Robi pani sok, a dokładnie syrop malinowy. Syrop malinowy, tak, został nawet wpisany na listę produktów tradycyjnych, dlatego że tradycja tego syropu to sięga mojej babci. Ja, kiedy byłam malutka, to chodziłam z moją mamą na maliny leśne. No i wyszłam za mąż za Andrzeja Łaniaka, którego rodzice na naszych terenach jako pierwsi zakładali plantacje malinowe. I mój mąż troszeczkę odziedziczył tą pasję do upraw truskawek, malin. Jego dziadek był też ogrodnikiem. No i tak. Takie poważne dziedzictwo. Tak, kiedy nie udało się sprzedać surowych świeżych owoców, no wtedy trzeba było coś z tym zrobić, jakoś zapasteryzować, zakonserwować. W pewnym momencie było tego tak dużo w spiżarni i pytam się, co ja z tym zrobię. Przyjaciele, rodzina mówią, z tym trzeba wyjść na rynek. I my tak małymi krokami, mamy też 5 dzieci, nie chcieliśmy, żeby wyjeżdżały za granicę za chlebem. No i wszystkie są zajęte przy i żeby nie wyjeżdżały, tak? To tam zagony maliny hektarowe się porobiły, tak? I zostańcie, będziecie mieli co robić. Tak, dokładnie. I wszyscy mają co robić? I wszyscy mają co robić i moglibyśmy jeszcze całą wieś zatrudnić, tak, tylko... Nie jest aż tak do opłacalny biznes, jak się okazuje, to tak? To znaczy, jest to, wie pani, najważniejsze jest to, żeby człowiek w życiu robił to, co lubi. Mhm. My to po prostu lubimy, my to kochamy. I nie dodajemy żadnej chemii, żadnych konserwantów do naszych przetworów. Nasze zielone, seledynowe nakrętki świadczą o tym, że te przetwory nie mają cukru, nie zawierają, tylko takie własne cukry, prawda? Natomiast czerwone są dosładzane. Wrócimy jeszcze do soków, wrócimy do tych przetworów. Jeszcze właśnie słowo... Bo my właśnie wyciągnęliśmy w tej chwili pierogi, aha, które są z farszem z karpia, tak, które pani Jola robi właśnie, i wygrywa. Wszystko wygrywa. Mamy do najlepszy smak Dolnego Śląska w zeszłym roku. To są stawy milickie, ja o tym słyszałem, ale nigdy nie. Dostaliśmy też dyplom w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo właśnie też za te pierogi w kombinacji
gratulacje. Z zupą rybną, którą też można u nas zamówić i spróbować w zagrodzie. Także pierogi z karpiem są bardzo zdrowe. Tam jest tylko filet skarpia, troszkę soli, pieprzu i natka pietruszki. Do przepisu wrócimy. Do przepisu. I co? Ale dobre są. Ale na pewno dobre są. Nie, zupełnie nie. Dziękujemy. Wrócimy do Państwa. Idziemy stąd. Wrócimy tutaj. Też zachęcamy Państwa, żeby pozostali Państwo z nami. Posłuchajcie Państwo i zobaczcie, co ciekawego w Dolinie Baryczy u nas w studiu i wybierzcie się tam samodzielnie. Długi weekend, można zostać w domu, oglądać telewizję Echo 24 i ukochane seriale, ale można też skorzystać z którejś z propozycji podrzucanych tutaj przez naszych gości. Tym, żeby trochę urozmaicić Państwu też ten weekendowy czas, zajęła się też Klaudia Nawrocka. Oto pierwsza propozycja. Wspaniałe konie i najlepsi trenerzy oraz jockeje. To znak, że rusza jubileuszowy sezon tutaj na torze wyścigów na Partynicach. Zawody, wyścigi goszczą już tutaj od 110 lat i z tej okazji porozmawiamy dla Państwa z trenerem. Z nami jest Robert Świątek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, jak wyglądają takie przygotowania do zawodów, do wyścigów? No, skończyła się ciężka zima, bo długa i zimna, jak widać po pogodzie jeszcze niekoniecznie odpuszcza. I mieliśmy dużo czasu na to, żeby przygotować konie do pierwszych gonitw. Dzisiaj mamy gonitwy płaskie i gonitwy przeszkodowe. To jest najwyższy poziom, najtrudniejsze gonitwy, jakie będziemy mogli zaobserwować, to właśnie te gonitwy przeszkodowe. Do nich przygotowujemy konie przez kilka lat. Ale mamy dzisiaj też czteroletnie konie, które będą dopiero startowały po raz pierwszy w gonitwach przeszkodowych i z nich wyłonimy przyszłe gwiazdy. Ja dopytam, powiedział Pan, że treningi trwają od 7 lat codziennie. Ile to jest godzin? Jak długo odbywają się takie treningi? Dziennie koń trenuje około 1,5 do 2 godzin. To wszystko jest rozłożone na kilka elementów. Trening składa się z poszczególnych faz ruchu konia, od stępu przez kurs do galopu i potem z powrotem wyciszenie organizmu następuje w stępie, tak żeby koń mógł sobie odpocząć, zrelaksować się i wrócić do boksu już w dobrej kondycji. Trenuję praktycznie 5 do 6 razy w tygodniu, po 2 godziny mniej więcej. No i takie minimum przygotowania konia do gonitwy płaskiej to jest około 6-7-8 miesięcy. Ogromna praca trenera. Tak, ale to na to składa się cały zespół. Tutaj olbrzymią pracę do wykonania mają jeźdźcy, którzy przygotowują konie, którzy obserwują na bieżąco postępy w trakcie treningu, ale też no, pielęgnują, dlatego że taki koń jest profesjonalnym sportowcem. Jemu trzeba dostarczyć odpowiedniego żywienia, ale też i odpowiednio pielęgnować. I tutaj nie tylko jeźdźcy, nie tylko trener, ale również weterynarz, czy masażyści, którzy masują konie. Także cała ekipa pracuje na sukces takiego konia. Tak jak pan trener wspomniał, tutaj dziś odbędą się wyścigi. Jakie jeszcze to będą dyscypliny? Gonitwy płaskie dla koni, które będą debiutować w ogóle w gonitwach. Zobaczymy konie, które pierwszy raz wychodzą na bieżnię zieloną. Pierwszy przed publicznością, bo one oczywiście już trenowały wcześniej galopowanie po torze trawiastym. Zobaczymy również gonitwy płotowe. W gonitwach płotowych też mamy konie, które po raz pierwszy wystartują w gonitwach z płotami i tutaj bardzo ciekawie to się zapowiada, ponieważ no, równe szanse, ten koń, który będzie lepiej skakał, który będzie bardziej przygotowany do przegalopowania odpowiednio dystansu na 3000 metrów, no, ten wygra, tutaj zobaczymy. Będą popełniać błędy, będą próbować no, pokazać jeszcze swój charakter. To są młode konie, wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało. Zadebiutują również konie czteroletnie w gonitwach z przeszkodami. Gonitwy z przeszkodami są trudniejsze od gonitw płotowych, ponieważ są co prawda wolniejsze, ale przeszkody są wyższe.
i bardziej skomplikowane, bardziej urozmaicone. No i będziemy mieli gonitwy z przeszkodami dla koni, które już biegały, mają na swoim koncie fantastyczne sukcesy, tak jak na przykład w gonitwie otwarcia sezonu będzie biegała Inferna, która w zeszłym roku wygrała w Niemczech w Krefeld, potem wygrała w Pardubicach w przepięknym stylu, pokonała śmietankę czeskich koni, także wygląda to naprawdę świetnie. To wszystko sprawia, że wyścigi konne są niesamowicie widowiskowe i gromadzą naprawdę dużą publikę. No tak, to jest dyscyplina, która jest dyscypliną nieprawdopodobnie wciągającą emocjonalnie, ponieważ walka bardzo często toczy się do samego końca. Tu nie ma punktacji, tu nie ma uznania sędziów, tu jest jeden prosty wynik, ten, który wygrywa, jest zwycięzcą. Także to jest taka dyscyplina końska, która no, wciąga wszystkich, a muszę powiedzieć, że w krajach, w których te wyścigi rozgrywają się na raz, że wyższym poziomie, a dwa, że są bardziej popularne, setki tysięcy potrafią przyjść na tor wyścigowy, jak w Cheltenham, gdzie 250 tysięcy obserwuje najważniejszy festiwal przeszkodowy. No i mamy nadzieję, że setki tysięcy widzów tutaj przyjdą, żeby obserwować wyścigi na naszych Partenicach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Robert Świątek, trener, a tutaj na tor wyścigowy będziemy jeszcze wracać. Nie wiem, czym teraz Marian Maciejewski w przeglądzie prasy turystycznej nas może zaskoczyć. Tu Partynice, tam Dolina Baryczy. Bardzo ciekawe. Cały świat czeka. My też czekamy na przegląd prasy. Czekamy. Marian Maciejewski. Dzień dobry, ale ja o Dolinie Baryczy dzisiaj mówić nie będę. Wczoraj mówiłem o paradzie parowozów w Olsztynie i chciałbym zacząć od tej kontynuacji. Wolsztyn, pięknie położone miasteczko nad miasto, nad jeziorem wolsztyńskim. Latem można się kąpać, ciepła woda. W ogóle jak jest miasto i jezioro i drzewa, to ładnie to się prezentuje. Więc nie jest to wprawdzie Dolina Baryczy, ale też warto podjechać. Co jeszcze można zobaczyć oprócz parowozowni? Muzeum Roberta Kocha. Nie każdy wie, że właśnie przez 8 lat, w latach 1872-1880, lekarzem powiatowym był tam późniejszy laureat Nagrody Nobla Robert Koch. I jest muzeum jego imienia. Tam w ogóle, tam gdzie mieszkał i pracował, to jest w tym budynku, są urządzone wnętrza, meble i sprzęty lekarskie. Pozwalają wyobrazić sobie, jak to właśnie było za tamtych czasów. W gabinecie na stołach czekają stare mikroskopy z preparatami, nad którymi pracował powiatowy lekarz, zaniepokojony przyczyną rozprzestrzeniających się chorób. Ale nie tylko muzeum, również, i to jest może zainteresować zwłaszcza młodzież, skansen budownictwa ludowego zachodniej Wielkopolski. W latach 70. zaczęto gromadzić tam właśnie różne budynki stare. Oprócz domów i gospodarstw znajdziemy tu karczmę i kuźnię, wiatrak, a także piec chlebowy. Większość urządzeń ma więcej niż 100 lat. I co jeszcze? Muzeum Misyjne Oblatów. Barokowa budowla jest jedną z najstarszych i najcenniejszych w regionie. Wewnątrz zachwyca bogata zdobiona kaplica klasztorna, ale nie tylko, ponieważ urządzono tam muzeum z pamiątkami z wypraw misyjnych do wszystkich zakątków świata, od Afryki przez Chiny i Tajlandię aż po koło podbiegunowe. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o Wolsztyn, ale my jeszcze nie uciekamy. I to znajdą Państwo w piśmie Cała Ty, a pismo Kobieta i Życie, czyli dzisiaj nie tylko turystycznie typowo, ale również tak Kobieta i Życie podaje trasy, gdzie można ten weekend spędzić. I są różne: rodzinna majówka, Góry Świętokrzyskie, Dolny Śląsk, Kaszuby, Mazury oraz Górny Śląsk. Nas oczywiście dzisiaj interesuje Dolny Śląsk, gdzie autorzy właśnie Kobiety i Życie wysyłają, chcieliby wysłać
naszych mieszkańców. Dolny Śląsk od pałacowych wnętrz do dzikiego zachodu. Jak oni widzą nasze wnętrza i jaką trasę polecają? Naszą wycieczkę rozpoczynamy od Świdnicy, w której znajduje się jeden z dwóch kościołów pokoju. Drugi jest w Jaworze. Tę protestancką świątynię wzniesiono w roku 1657. To największy kościół. Tutaj napisali drewniany, on jest nie do końca drewniany, w ogóle z nietrwałych materiałów i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Więcej, co polecają autorzy tego pisma, jaką trasę, to w następnej części. Na razie dziękuję. Tak zerkam trochę poza plany na spotkanie z Państwem. Czeka już bardzo, ale to bardzo elegancki gentleman, ale to za kilka chwil, a na razie proszę zobaczyć, czym żył Wrocław w ciągu minionych dni. Dzień dobry, Monika Suder. Zapraszam na flash informacji Echo 24. Dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami jest tradycją Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu. O tym, jak ważna jest diagnostyka i szybkie wdrażanie rehabilitacji, pracownicy ośrodka opowiadali podczas konferencji Rehabilitować od urodzenia – krótsza droga do adopcji. Andrzej, Kinga, Wojtek, Franek i Wiktor. To tylko piątka z ponad 60 niepełnosprawnych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu. Placówka to ich jedyny dom. Tutaj śpią, uczą się, a przede wszystkim mają zagwarantowaną opiekę medyczną. Najmłodsza pacjentka zakładu ma 1,5 miesiąca. Są to dzieci w wielu przypadkach porzucone przez rodziców, bądź też odebrane tym rodzicom. One nie znają innej specyfiki, nie znają specyfiki domu, więc traktują nas jako swoje rodziny. Często zwracają się do nas mama, tato, ciocia, wujek. Jest to taka przystań, w której dzieci, które potrzebują rehabilitacji, leczenia i opieki, mogą znaleźć właśnie taką pomoc. Trafiają tu dzieci niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie. Nad losem małych pacjentów czuwa sztab specjalistów. Władze placówki, nauczone doświadczeniem, dzielą się dobrymi praktykami. O tym, jak ważna jest diagnostyka i szybkie wdrożenie rehabilitacji, pracownicy ośrodka opowiadali podczas konferencji Rehabilitować od urodzenia – krótsza droga do adopcji. Wraz z terapeutami, rehabilitantami i całą moją drużyną od lat wiemy, że tylko i wyłącznie kompleksowa rehabilitacja, terapia, do tego jeszcze edukacja, leczenie dzieci wydaje na jak najlepsze owoce. Te dzieci nie mają rodziny i nie mają tego ciepła rodzinnego na co dzień. Domagają się tego od każdej dorosłej osoby. Bardzo się chcą przytulać. Współpraca pomiędzy sądem opiekuńczym a zakładem opiekuńczo-leczniczym polega na tym, że w sytuacjach, gdy sytuacja prawna małoletniego dziecka zostaje unormowana w ten sposób, iż rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej albo zrzekli się wykonywania władzy rodzicielskiej, wówczas sąd opiekuńczy ustanawia opiekę prawną. Taką opiekę nad większością małych pacjentów sprawują władze ośrodka. Każdy z naszych pracowników traktuje naszych podopiecznych jako praktycznie swoją rodzinę. Staramy się stworzyć im taki dom, w którym będą czuły się bezpieczne, kochane i w którym będą w pewnym stopniu zapominały o nieszczęściu, które je spotkało. Raz poprzez niepełnosprawność, a drugi raz często poprzez odrzucenie przez najbliższych. Lubię nauczycieli tutaj, bo są dobrze uczą i też zależy od nauczyciela, jak poprowadzi zajęcia, ale tutaj w ośrodku są tacy nauczyciele, że nie da się po prostu nie robić. Początkowe miesiące życia są decydujące. Szybka diagnoza może spowodować, że w przyszłości niepełnosprawne dziecko będzie przystosowane do życia. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przygotowuje dzieci do adopcji, uczy samodzielności oraz zapobiega marginalizacji. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Mieszkańcy Jagodna i Brochowa z utęsknieniem czekają na przebudowę ulicy Buforowej we Wrocławiu. Wąska i zniszczona droga od lat powoduje olbrzymie korki. Kiedy rozpocznie się cała inwestycja, ile będzie kosztowała? Arkadiusz Skarbowski. Ulica Buforowa, jesteśmy w trakcie przetargu na przebudowę tej drogi. Do przebudowy jest cały odcinek od wiaduktu, od tego jak się kończy Barcka, wiadukt kolejowy, aż do granic miasta. Przebudowa obejmuje wiadukt, pod którym mają się zmieścić dwie jezdnie. Będzie także zrobione miejsce na przyszłe torowisko tramwajowe. Dwie jezdnie będą poprowadzone do skrzyżowania z ulicą terenową, tam jest rondo. No i dalej w nowym śladzie, aż do granic miasta, powstanie nowa jezdnia.
Stara jezdnia w przyszłości będzie wykorzystana do obsługi osiedli znajdujących się po tej stronie drogi, no, jako bus pasy, o tego typu rzeczy. Oczywiście też jest na to szansa, nie mamy oczywiście jeszcze organizacji ruchu zastępczego, projektu, ale już możemy spekulować, że no, na czas remontu będziemy mogli się poruszać też starą jezdnią. W tej chwili jesteśmy w trakcie przetargu. Został wskazany wykonawca. Trudno mówić obecnie, że to jest jakby rozstrzygnięcie przetargu. Musimy poczekać, aż ten wyrok się, to orzeczenie się uprawomocni. To będzie w przyszłym tygodniu. Wykonawcą jest firma Strabag. Koszt zadania około 77 milionów złotych. Kilka miesięcy temu zniknęły z pojazdów komunikacji miejskiej śmietniczki, a w pojazdach jest czysto. Jak to się dzieje? Odpowiedzi na to pytanie szukała nasza reporterka Beata Nowak. Od początku kwietnia na pętlach komunikacji miejskiej można spotkać mobilną ekipę sprzątającą. Ich zadaniem jest utrzymywanie porządku w pojazdach między ich kursami. Sprzątanie standardowo naszych pojazdów odbywa się na zajezdniach, ale po pierwsze nie mamy kontroli nad tym, co się będzie działo w momencie, kiedy tramwaj czy autobus wyjedzie w miasto i tutaj rzeczywiście no, zdarza się tak, że po kilku godzinach jazdy on już wymaga doczyszczenia. No, a po drugie, jeżeli mamy pojazdy w ciągłym ruchu, to też mamy bardzo mało czasu na ich sprzątanie de facto, w związku z czym uznaliśmy, że wygodnie byłoby, gdybyśmy mieli taką mobilną grupę, która po pierwsze będzie mogła interweniować no, w jakichś nagłych przypadkach wymagających posprzątania, ale też taką, która będzie mogła na pętlach doczyszczać te elementy, na które nie starczyło czasu. Gdy tramwaj po skończonym kursie wjeżdża na pętlę, panowie wkraczają do akcji. Wycierają plamy na szybach i zamiatają. Kilka minut i tramwaj jest gotowy do dalszej podróży. Papierki, bilety nieskasowane, prasa pozostawiona, puszki po napojach, butelki plastikowe. No i zdarza się po prostu też resztki jedzenia. Chcemy uprzyjemnić wrocławianom jak najlepsze podróżowanie w tramwajach, żeby się bardzo dobrze czuli i komfortowo. Mobilna ekipa sprzątająca pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 15. W ciągu dnia sprzątają pojazdy na dwóch lub trzech pętlach tramwajowych według ustalonego grafiku. W razie konieczności są także gotowi na wezwanie do konkretnego pojazdu. Mamy telefon służbowy i dyspozytor do nas dzwoni. Jeżeli jest jakaś wyjątkowa sytuacja, na przykład jakiś zapaskudzony tramwaj, został czy jakiś płyn, na przykład picie, czy tam coś, jedzenie rozsypane, rozlane, no to interwencyjnie jedziemy bezpośrednio na wezwanie. Jak na razie ekipa sprzątająca jest jedna, od maja ma zostać zatrudniona kolejna, która będzie pracowała po południu. Beata Nowak, Echo 24. A teraz uwaga, pingwiny. Z okazji Dnia Pingwina odwiedziliśmy wybieg tych ptaków i okazało się, że piątka maluchów, które urodziły się we wrocławskim zoo, nie mają jeszcze imion. Naszą propozycją dla dziewczynki jest Echozja, a dla chłopca Echuś. W poszukiwania imion włączył się nasz reporter Arkadiusz Skarbowski. Pingwiny przylądkowe, cesarskie czy też grubodzioby obchodzą swoje święto 25 kwietnia. Zostało ono ustanowione po 7 latach obserwacji kolonii pingwinów Adeli. Wtedy okazało się, że te majestatyczne ptaki wracające na Antarktydę do swoich terenów lęgowych nie mają swojego święta. Spotkaliśmy się tutaj przy wybiegu, jednym z największych wybiegów w Europie, w ogrodach zoologicznych, gdzie prezentujemy nasze pingwiny przylądkowe, inaczej zwane pingwinami tońcami. I no oczywiście robimy ukłon w kierunku naszego wspaniałego gatunku, no i celebrujemy razem z naszymi pingwinami, z naszymi zwiedzającymi. Populacja niektórych pingwinów spadła nawet o 80%. Największym zagrożeniem dla tych ptaków jest człowiek i jego negatywna działalność na środowisko naturalne. By uratować zagrożony gatunek, można adoptować pingwina. Osoby, które wpłacą najwięcej pieniędzy, dostaną od Fundacji Suncop taki pakiet adopcyjny, w którym jest piękny dyplom z wizerunkiem zwierzęcia, ponieważ każdy pingwin otrzymuje tam taką samą obrączkę jak tutaj u nas. Każdy ma imię, więc otrzyma się taki dyplom, na którym będzie również imię, nazwisko osoby, która wpłaciła pieniądze. W święto pingwina głównym bohaterem we wrocławskim afrykarium był oczywiście Janusz, a dokładnie Januszka, która została wychowana przez opiekunów. Jest inna niż jej bracia i siostry. Zazwyczaj nie spędza czasu ze stadem, z innymi pingwinami, tylko jak my przychodzimy na zaplecze, przychodzimy do pracy, ona zaraz przybiega i trzyma się z nami. Wynika to z tego, że została odchowana od samego wyklucia się, dlatego ma tak zwane wdrukowane to, że nie jest pingwinem.
tylko właśnie człowiekiem. W związku z obchodzonym na całym świecie Dniem Pingwina, Wrocławski Ogród Zoologiczny ogłosił konkurs Wyzwanie na nazwanie, w którym to lokalne redakcje zgłoszą propozycje imion dla 5 piskląt. Z tych propozycji stworzymy ankietę konkursową, która będzie przedstawiona dla naszych fanów na Facebooku. Będzie utworzone specjalne wydarzenie, na którym będziemy oczywiście wrzucać profile naszych pingwinów. I w tej ankiecie wyłonimy tak naprawdę zwycięskie imiona. Propozycje imion dla młodych pingwinów poznamy już w piątek 28 kwietnia. A w Dniu Pingwina wszystkim pingwinom, tym młodym i trochę starszym, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech wody, w których pływają, zawsze obfitują w niezliczone ilości smacznych szprotek. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Flesza. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Zapowiadałam, że będzie elegancki dżentelmen i tak właśnie jest. Jerzy Sawka, dyrektor toru wyścigów konnych Partynice. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy każdy, kto chce się wybrać na Partynice majówkowo, tak powinien właśnie wyglądać i tak się ubrać? No super by było, żeby każdy tak się ubierał, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy tak się ubierze. Wyścigi to święto i obowiązuje tam pewna etykieta. Dobrze by było, gdyby goście przychodzili przede wszystkim pod krawatem. Nie każdy musi mieć. Podstawa etykiety. Podstawa, tak. Podstawa etykiety to krawat i marynarka. A jak ktoś chce tak rodzinnie i piknikowo? Zapraszamy również rodzinnie i piknikowo, ale jest. Wyścigi są sportem bardzo, bardzo egalitarnym. Każdy może przyjść. To jest sport masowy. Natomiast na konie stać ludzi, którzy mają trochę więcej pieniędzy. No, nie każdy jeździ Porsche, tak? No w związku z tym, w takim razie, co nam zostanie maluczkim? Wszyscy maluczcy są serdecznie witani na Partynicach i nawet ci tacy maluczcy, czyli mam na myśli dzieci, bo tam mamy strefę dla nich, zabaw, mamy kucyki, dzieje się podczas dnia wyścigowego, także oferta jest bardzo bogata. Dzieci mogą się zabawić, zjeżdżalnie, gokardy i przede wszystkim konie, bo Partynice stoją koni. Siadamy. Nie kupujemy biletu, bo Partynice są wstęp wolny, bezpłatnie. To jest chyba jedyny tor wyścigowy z tych, które znam w Europie. To jest jedyny tor wyścigowy, na który wchodzi się bezpłatnie. Mamy. Czyli można po prostu przyjść i pokibicować. Przyjść, można pokibicować, obstawić. No właśnie, można też. Obstawić? Nie powinienem tego mówić właściwie, ale powiem. Nie, proszę, jak pan nie powinien, to mnie to bardzo interesuje tym bardziej. Czego pan nie powinien mówić? Nie powinienem promować obstawiania, nie powinienem promować hazardów. W Polsce są kupony i możemy coś postawić i wygrać parę groszy? Wyścigi konne, ja powiem otwarcie, tak, wyścigi konne nie mają sensu bez obstawiania. Bez gry. W tej chwili ustawa hazardowa, ta, która się zmieniła ostatnio, otwiera pewne furtki i pozwala bardziej promować zakłady wzajemne, aczkolwiek nie jest taka, jakby sobie wymarzył. Nie będziemy wchodzić w szczegóły oczywiście, ale nie ma emocji, my się reklamujemy hasłem końska dawka emocji. Nie ma emocji bez tego, jak się nie kupi konia na dany wyścig, bo wtedy to ma sens. Wtedy ogląda się tego konia i on biegnie dla nas. To jest przez te 2 minuty, które on biegnie, to jest nasz koń. My go kupiliśmy i on biegnie dla nas. I to jest fantastyczna historia, tak? Ja jeżdżę po torach różnych, obserwuję świat wyścigowy i sam obstawiam, bo normalnie bym się znudził, gdybym 8 godzin w ciągu dnia miał obejrzeć i nie odczuwał relacji z tym koniem, który biegnie. I tak sobie myślę, że jak obstawia ktoś taki, kto jest fachowcem, to z czym ja tam mam pójść, skoro cała moja wiedza na temat wyścigów pochodzi z książek Joanny Chmielewskiej. Nikodem Dyzma mówił, że jedynkę postawił, czwórkę i jakiś inny numer, bo jedynka, bo był pierwszy raz na wyścigach, a cztery, bo koń ma 4 nogi, tak? Tak. Różnie się obstawia. Z reguły ci, którzy przychodzą po raz pierwszy, mają to szczęście, że wygrywają. Jest to szczęście początkujących takie obserwowalne, tak? Można obstawiać na urodę, można obstawiać na... No, fachowcy obstawiają po wyglądzie konia i analizie rodowodu. I to jest
paradoksalne, że możemy w Polsce emocjonować się kumulacją w lotto i to można robić, tak? A nie możemy się emocjonować końmi, które biegają na wyścigach, do których to nie jest gra losowa. Do tego potrzebna jest, znaczy można grać losowo, ale do tego potrzebna jest wiedza jakaś. Czyli trzeba przeanalizować rodowód, jak biegali rodzice, ojciec, matka, rodzeństwo jak biegało, potomstwo jak biegało, potomstwo to później już. Ale to wymaga jakiejś takiej naprawdę... uczciwego przygotowania się. Przygotowania, i to jest tak. Trochę tak jak w sporcie, prawda? Że teoretycznie wiemy na kogo, na co stać, a jak przychodzi co do czego, to nie wiadomo, kto wygra. To jest absolutnie sport źle sklasyfikowany, bo umieszczony w hazardzie, a to jest sport. Jejscy jockeye są sportowcami. No oni nie są hazardzistami. Nie, nie. To ci, są, którzy jeżdżą kombo. To jest ta klasa sportowców jak żużlowcy albo kierowcy Formuły 1, tak? To nie ma trudniejszego sportu niż gonitwy skakane wyścigowe, czyli skoki przez w pełnym pędzie na koniu skoki przez przeszkodzie. Coś takiego jak Wielka Wrocławska, jak Wielka Pardubicka. Znaczy one mogą się skończyć, to wiemy też z przekazów, z filmu chociażby, którego pan jest bohaterem, że one mogą skończyć się no, po prostu śmiercią konia na przykład, nie? Że są naprawdę trudne i niebezpieczne. To się zdarza, niestety, tak samo jak to się zdarza w wyścigach formuły pierwszej albo w rajdach samochodowych czy różnych innych ekstremalnych sportach. To są sporty ekstremalne, to trzeba jasno powiedzieć i w tym udział trzeba nie mieć piątej klepki, żeby jeździć konno w takim wyścigu. To trzeba mieć naprawdę mocny charakter. Ile osób jest pan w stanie zaprosić na Partynice? Ilu widzów może się tam pomieścić? Czy mamy tam przyjechać samochodem, rowerem, na piechotę, czy... Konno. Czy konno? Najlepiej przyjechać chyba komunikacją miejską, bo wszystkich nie pomieścimy tam. Aczkolwiek otwieramy wewnątrz parkingi, wszystkich zapraszamy. Tam się zmieści, przed wojną zmieściło się 38 tysięcy ludzi. A teraz? Nasz rekord ostatnich lat to jest 13 tysięcy ludzi na Ladies Day i to jest rekord Polski. My mamy lepszą frekwencję niż warszawski Służewiec. Nam się udało we Wrocławiu pobudzić modę na wyścigi. Teraz ludzie przychodzą rzeczywiście, tak? Ale też Partynice są takim miejscem spotkań i nawet wtedy, kiedy nie odbywają się gonitwy, można tam fajnie spędzić czas, prawda? No to fantastyczne miejsce, 74 hektary zielonej przestrzeni, zapraszam serdecznie każdego dnia i mamy tam coś niesamowitego też w skali Polski, bo mamy wyższą szkółkę jazdy. To jest nauka jazdy głównie dla dzieci, bo nastawiliśmy się na dzieci i połowę koni mamy koni małych, takich specjalnie dedykowanych dzieciom ze szkół podstawowych. 40 koni pracuje dla rekreacji. Miesięcznie prawie 4000 jazd organizujemy. Będzie tego więcej, bo docelowo chcę, żeby było 100 koni. Tak naprawdę parę tysięcy ludzi miesięcznie przechodzi przez tę rekreacyjną część i dobrze się bawi na Partynicach. Mówię tylko o tych jazdach i o rekreacji takiej codziennej, popołudniowej. Konie to fantastyczna przygoda jest, tak? To jest... Partynice są idealnym, świetnie położone w mieście, dużo przestrzeni i kontakt z końmi to jest dla dziecka, to jest fantastyczna taka lekcja obcowania nawet i z przyrodą, i ze zwierzęciem, i z innym, tak? Dzieci się uczą bardzo dobrych relacji ze światem zewnętrznym. Jakie plany na ten sezon? Ten sezon 17 dni wyścigowych. Jeżeli będzie dobra pogoda, to zakładam frekwencję na poziomie lat ubiegłych, czyli około średnio rocznie 80 tysięcy ludzi. Duża obecność jeźdźców zagranicznych, głównie czeskich. Teraz startujemy w tę niedzielę. Przyjeżdża trzech zwycięzców Wielkiej Pardubickiej. U nas trzech najlepszych jeźdźców, jockeyów. Czyli Partynice wskoczyły na bardzo wysoki pułap, jeśli chodzi o sport jeździecki. Jesteśmy w Crystal Cup. To jest taka organizacja 12 najbardziej renomowanych torów europejskich skakanych, przeszkodowych. Tam są same sławy europejskie i my jesteśmy jedynym torem z Polski, który jest w tej organizacji. Tam się ścigamy, oni się ścigają u nas.
Także to jest bardzo duża rzecz. I jesteśmy w innej organizacji też, EuroEquus, to jest elitarna liga pięciu... Gratulacje. Pięciu, dziękuję bardzo, pięciu miast Europy, które promują się poprzez konie. I to wszystko w zasięgu ręki. Także teraz w niedzielny poranek przeciągamy się, wstajemy od telewizora i po prostu jedziemy na partynice. Można się ubrać tak pięknie w miarę możliwości jak pan dyrektor, zwłaszcza jeśli celujemy w strefę VIP-ów, ale można się też ubrać tak zwyczajnie i po prostu dać sobie szansę na to, żeby spotkać się z czymś nowym, tak? Zapraszam. 14.15. Pierwsza gonitwa biegnie Inferna. Ona wygrała w Pardubicach i w Niemczech, w Krefeld. Także jest sławna europejsko. A w czwartej gonitwie biegnie Sangyang. To jest koń, który miał trafić do rzeźni. Ja z nim pracowałem, uratowałem go przed tą rzeźnią. Mówię o tym z dumą. Miał w ubiegłym roku długą przerwę. Teraz startuje. Wygląda bardzo dobrze. Także możemy... To już wiemy, kogo mam obstawiać. Po prostu. Dobrze, to ja sobie zapiszę te imiona. Pięknie, pięknie dziękujemy za zaproszenie, pięknie dziękujemy za opowieść. Do zobaczenia w takim razie na partynicach. Na partynicach, a ja Państwa zapraszam w tej chwili na prognozę pogody. Gdy słońce wita nas od rana, każda buzia roześmiana dobry humor dopisuje, to dni wolne nam zwiastuje. Dzień dobry, witam Państwa o poranku, bardzo ciepło i wesoło. Wioletta Biskup, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Dzisiejszy poranek praktycznie w całej Polsce będzie słoneczny z dominacją prawie bezchmurnego nieba i tylko od czasu do czasu pojawią się niegroźne chmury kłębiaste. Do południa na termometrach 10 stopni Celsjusza, w Warszawie 9 w Poznaniu i około 10 w Krakowie. Po południu pogoda ulegnie zmianie jedynie na południowym wschodzie i wschodzie, gdzie po pogodnym i słonecznym poranku w ciągu dnia na niebie przeważać będą chmury i popada przelotny deszcz. Jednak i tutaj w przerwach pomiędzy opadami będą pojawiać się przejaśnienia. Temperatura 10 kresek na Suwałkach, 8 w Gdańsku i około 13 w Szczecinie. Przejdźmy teraz do mapy Dolnego Śląska. Od rana w regionie zapowiada się jednolity typ pogody. Niedzielny poranek przywitał nas promieniami słońca, a termometry wskazują 11 kresek we Wrocławiu, Legnicy i około 8 najchłodniej w Świdnicy. Przez cały dzień w naszym województwie szykuje się pogodna aura, piękne, czyste niebo, na którym tylko chwilami pojawiać się będą absolutnie niegroźne chmury kłębiaste. W ciągu dnia 14 na plusie we Wrocławiu, 10 w Świdnicy i około 11 w Kotlinie Kłodzkiej. Warunki biometeorologiczne. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie około 1009 hektopaskali. Wiatr północno-wschodni do wschodniego słaby i umiarkowany od 10 do 28 km na godzinę. Warunki na drogach dobre, biometr korzystny, słońce na pewno pozytywnie zadziała na nasze nastroje. Teraz o pogodzie to już wszystko. Drodzy Państwo, pamiętajmy, morze, góry, rower, spacer czy wygodna kanapa. Każdy rodzaj odpoczynku jest dobry, aby złapać oddech, odpocząć i ucieszyć się dniem. A więc moja myśl na majówkę, chwilo trwaj. Dobrego czasu i do zobaczenia. W naszym studiu na czerwonych kanapach i jednej szarej goście, pani Karolina Zupko, pani Marta Kubierecka i pan Przemek Pietrzczyk. Pozwoliłem sobie podkreślić pańskie nazwisko, bo jest wyjątkowe. Takie dykcyjne. Dykcyjne, trudne. Proszę państwa, a czemu państwo dzisiaj tak na czerwono, na czerwonej kanapie? Żeby się zintegrować z akcją, o której chcemy opowiedzieć. Proszę opowiadać. Skąd w ogóle pomysł na taką akcję? Akcja powstała właśnie... A na jaką? Czerwone pożyczone. Czerwone pożyczone. Tak, tak się nazywa akcja, czerwone pożyczone. Pomysł powstał na zajęciach PR w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Chcieliśmy tak naprawdę, by te zajęcia nie były, by były trochę inne. Czyli by to nie była sama sucha teoria, ale by to też była taka praktyka. Czyli wiedza, którą zdobywamy, żebyśmy od razu się praktycznie sprawdzili. No i zaczęliśmy szukać pomysłów, burzy mózgów, gdzieś tam inspiracji. Znaleźliśmy je trochę w kalendarzu. Patrzyliśmy na wydarzenia, które... Które są w maju. Tak. Tak,
które będą miały miejsce i pod które my możemy się podpiąć. I pod które się podpięliście? No i wybraliśmy matury. Z racji też tego, że no, sami niedawno byliśmy maturzystami, więc doskonale znamy ten temat i fajnie możemy tą naszą wiedzę wykorzystać. Na początku miała być to akcja, która integruje nas jako grupę studentów, natomiast później pomyśleliśmy, dlaczego nie możemy wyjść szerzej, prawda? Dlaczego nie możemy zrobić akcji, gdzie każdy, kto będzie chętny, będzie mógł się pod tą akcję podpiąć, dodać otuchy i wesprzeć tych maturzystów. Dlatego pomyśleliśmy właśnie o akcji Czerwone Pożyczone. Na czym polega ta akcja i o co w tym wszystkim chodzi? Pożyczone, czerwone to ja i matura. To jest prosta sprawa. Zawsze na maturę trzeba było przynieść coś czerwonego. Ja chciałabym, żeby to pani powiedziała. Właśnie, tak. Może powiem o nazwie, skąd ona się wzięła. To tak, to są dwa człony, prawda? Pożyczone, czerwone, pożyczone. Wszystko wzięło się oczywiście z tych dwóch przesądów. To znaczy coś czerwonego zawsze miało nam przynieść szczęście. Trzeba mieć na maturze, tak, trzeba coś mieć pożyczonego. Na maturze, tak, żeby mieć to szczęście, prawda? Także. A dobrze by było, żeby to pożyczone było czerwone. Tak, oczywiście. To my połączyliśmy. I to jest tajemnica. Tak, a czerwony też oczywiście na przykład w Chinach jest symbolem szczęścia. Czerwony daje siłę. No i wspomaga to szczęście, a coś pożyczonego, szczególnie od osoby światłej, uczonej, też przynosi szczęście, także kumulacja tych dwóch przesądów jest świetnym rozwiązaniem tutaj. Jest to pewien haczek, że to pożyczone musi być od kogoś, kto na przykład już zdał maturę i jest właśnie taki światły i uczony. Tak, oczywiście najlepiej. Ale żeby też nie robić pewnych granic, to tutaj też dopuszczamy taką wirtualną pożyczkę. To znaczy, czyli wystarczy zdjęcie z czymś czerwonym, czymś, co każdy maturzysta może wnieść na swój egzamin dojrzałości. I dzięki temu też chodzi o takie wsparcie, prawda? Też wirtualne, no bo nie zawsze mamy możliwość jednak pożyczenia takiego z ręki do ręki. Panie Przemku, długopis, tak? Tak. Na przykład czerwony długopis. Proszę? Aczkolwiek niekoniecznie. Niekoniecznie. Co jeszcze może być takim czerwonym pożyczonym? Wszystko byleby... Każdy gadżet, który można wnieść na egzamin. Kalkulator na egzamin z matematyki. Można kalkulator, tak? Znaczy nie, chyba teraz nie, ale... Chcę powiedzieć, że za moich czasów były liczydła, ale kalkulatorów chyba na matematykę nie wnosiłem. Znaczy my też nie mówimy tutaj o tym, żeby wnieść coś czerwonego, tylko żeby po prostu nam wstawić to zdjęcie z tym hashtagiem w ramach i teraz wsparcia. Zacznijmy od samego początku, żebym ja dobrze zrozumiał. Czerwone pożyczone, akcja studentów dla maturzystów, ona ma charakter wychodzący poza uczelnie i poza ogólniaki, jak rozumiem, czy poza szkoły średnie. I ma charakter ogólnopolski, wrocławski, dolnośląski, jaki? I na czym ona polega? Od czego się to zaczyna? Co zrobić, żeby wziąć w tym udział? Wystarczy wrzucić zdjęcie na jakiś portal społecznościowy, Instagram, Facebook chociażby. Z czymś czerwonym niekoniecznie to co muszę się chce wziąć. Pożyczyć? Coś, co się pożyczyło wręcz. Co się pożyczyło. W ten sposób. Tak. I co kojarzy się z maturą, prawda? No i ważny jest ten znak czerwone pożyczony. Hashtag. Czerwone pożyczone. Tak. Chodzi o to, żeby ci maturzyści, widząc ilość zdjęć i tak naprawdę osoby, które się w to zaangażowały, poczuli, że nie są w tym dniu sami, prawda? To jest akcja solidarności. Tak, że jednak ludzie o nich myślą, że mimo, że mamy to za sobą, to jednak myślimy cały czas, też z nimi to w jakiś sposób przeżywamy. No i oczywiście, że ich wspieramy i trzymamy za nich mocno, mocno kciuki. No bardzo mocno. Przeżywaliście swoją maturę, co wspominacie? Ja oczywiście wspominam wielki stres. Ale teraz wiem, że jednak nie powinniśmy się tak stresować. Właśnie nasza akcja polega na tym, żeby powiedzieć tym maturzystom, pokazać im, że żeby się trochę wyluzowali przed maturą, odetchnęli, bo też wtedy, kiedy nie jesteśmy tak zestresowani, więcej wiedzy możemy wykorzystać. Z własnego doświadczenia, majówka spędzana przy książkach czy na spacerach? U mnie chyba było właśnie pół na pół. Ja pamiętam, że wyjechałam wtedy poza miasto, żeby odpocząć. Jednak zabrałam ze sobą książki, więc w razie czego tak, że jednak gdzieś tam może się pouczę. Ale chyba bardziej potrzebowałam mimo wszystko odpoczynku i takiego trochę wyluzowania, odetchnięcia. Więc pół na pół, maturzyści. Trochę się pouczcie, trochę odpocznijcie. Dokładnie, ale też od tych książek trochę odbiegając, internet jest świetnym. Świetnym źródłem wiedzy, streszczenia, filmy, na których ktoś czyta lektury, to u mnie królowało.
Drodzy maturzyści, wszystkiego pożyczonego i czerwonego. I trzymamy kciuki. I trzymamy za was kciuki. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. To bardzo ciekawa, no, taka akcja z uśmiechem. Karolina, fajna. Zupko, fajna. Marta Kubierecka, dlatego mamy teraz nadzieję, że państwo też zrobicie zdjęcie z czymś czerwonym i pożyczonym. Tak, ale proszę mnie nie pytać, jak ja przeżyłem maturę. Dobrze, nie pytamy. Bo to jest zabronione. Przemysław Pietrzczyk, dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Nasi goście dzisiaj zabierają nas do Doliny Baryczy, do miejsca wielkiej urody i fantastycznych smaków. I fantastycznych smaków mało znanych przez Dolnoślązaków, bo do Doliny Baryczy przyjeżdżają ludzie z całego świata, a my, którzy mamy tak blisko, nie tak często. Więc zobaczmy sobie, co pysznego możemy zjeść w Dolinie Baryczy. Jest ze mną Jola Bogacu z... Zagrody Grabownica w gminie Krośnice. Założyła sobie pensjonat po to, żeby samemu się cieszyć. Samemu się cieszyć i gotować. Jakby kontynuować tradycję rodzinną mojego taty, bo był inżynierem, ale pasjonował się kuchnią, szczególnie kuchnią polską. No a ja jestem filologiem i też, jak widzicie, niektóre przepisy mojego taty wypróbowuję, ale tutaj eksperymentujemy i gotujemy według tradycyjnych receptur, ale też nowych receptur naszych. To jest karp. Tak. Czy wszyscy filolodzy smażą karpia na tak małej ilości tłuszczu? Ja nie wiem. Karp jest dość tłustą rybą, jak wszyscy wiemy, i my dajemy szansę, żeby ten naturalny tłuszczyk wytopił. Tak. I na pierwszy taki najbardziej gorący czas smażenia odrobinę dobrego oleju neutralnego w smaku, czyli może być rzepakowy albo słonecznikowy, a później tajemnicą każdej dobrej kuchni jest tradycyjne masło. I teraz masło. Nawet nie klarowane. Teraz to ja rozumiem. I teraz, ale oszczędnie, żeby ten karp nabrał tylko delikatnie tego smaku maślanego i się dobrze zrumienił. Ale co ważne, to nie jest zwykła mąka, to jest mąka orkiszowa. Orkiszowa. Tak? Czyli dajemy dosłownie troszeczkę odrobinę. Dla mnie to też jest nowe, bo jak my robiliśmy karpia na Wigilię, to zawsze było te paniery tam bardzo dużo. Tak my robimy. U mnie w domu tak było, tak? Więc tutaj mamy karpia już osmażonego, który dosłownie sekundę i chwilę, tak? Kilka minut i gotowy, bo to jest, tak? To jest filet, to jest płat z karpia, także nie mamy tutaj tych ości grzbietowych. To jest dzwonko z amura i ja teraz dodam tutaj na patelnię dzwonko z amura i jeżeli mamy dzwonka, to niestety musimy troszeczkę dłużej mieć ten proces obróbki cieplnej, dlatego że mamy tutaj tę kość kręgosłupa. I to się musi. Ale słuchajcie, co mi się bardzo podoba, że tradycyjna kuchnia znaczy kuchnia odchudzona. Bo Jola mówi o tym, że u niej w zagrodzie, gdzie jest zagroda? Jeszcze raz mówmy. Zagroda jest w Grabownicy Krośnickiej. A mówimy to, bo są dwie zagrody Grabownice. Dwie grabownice, więc mówimy gdzie, dlatego powtarzamy. Mówi, że też wprowadziła jako pierwsza kuchnię wegańską, kuchnię wegetariańską, kuchnię właśnie taką odchudzoną. Czyli mamy karpie tradycyjne, serwujemy to z twoją kapustą, ale z twoją surówką przedszkolaka. Pani jest dlaczego mistrzem, przedszkolaka? Emilia Chmura Schneiderów. Widziałam, że dzieci własne chętnie kapustę jedzą, czyli sprawdzone na dzieciach. Tak. I też się cieszę właśnie, że to dzisiaj pokazały, że rzeczywiście małe dzieci lubią jeść kapustę kiszoną. Taki patent, dodajmy trochę miodu. Odrobina miodu do surówki z kiszonej kapusty powoduje, że dzieci czują słodycz, ale jest to zdrowa słodycz, bo miodowa. No i właśnie samo zdrowie z kapusty kiszonej. Tutaj dodałyśmy razem z Ireną Łaniak natkę pietruszki. Sama się dzisiaj nauczyłam, że to genialnie się komponuje w surówce. Do kamery, zobaczcie. Świeżo jeszcze dzisiaj zebrana prosto z naszego ogrodu natka pietruszki, troszeczkę cebulki. Jako dowód jest jeszcze ziemia. Tu jest wszystko jeszcze ziemią. Z korzeniami. I bardzo dobry olej rzepakowy tłoczony na zimno. Tutaj gdzieś go mieliśmy. Nie znam, uciekł. O, jest. Warto używać dobrych, sprawdzonych olejów do
do surówek. Dla mnie punkt za samą butelkę. No. I u nas olej rzepakowy, a oliwa z oliwek też, ale być może warto też zainteresować się tak, tym, taką polską oliwą, co mamy ale lokalnego. Ale oliwa z oliwek daje tego gruczkowaty taki posmak, tak? Mhm. Czyli jak damy oliwę z oliwek, to ona się tam zmienia smak potrawy, a olej rzepakowy tylko musi być dobrej jakości, bo ten jest ekstra taki pomarańczowy, naprawdę pyszny. Obiecuję, że po prostu smakuje lepiej. No, my czekamy na was. Bo robimy kapuśniak prawdziwy też. O kapuśniaku. Ciąg dalszy już wkrótce będzie między innymi o kapuśniaku. Majówka majówką, kto się może relaksować, ten może, a matura tuż, tuż. Aneta Pereświet-Sołtan, psycholog, dzień dobry. Dzień dobry. Grozą wieje. Bać się czy nie bać? grozą wieje. Oczywiście, że wiemy, że młodzi, którzy są zestresowani, nie powinni aż tak bardzo się stresować. Nie. Tylko jak to zrobić? Jak zrobić to klik? No z jednej strony można powiedzieć, że nie powinni, a z drugiej strony ja bym chciała trochę ten stres odczarować, bo przecież on nam towarzyszy przez całe życie. I można powiedzieć, że w wielu sytuacjach to dobrze, że on jest, że można go potraktować również jako sprzymierzeńca, bo bez niego pewnie takiego zapału do nauki teraz maturzyści by nie mieli. I to właśnie bliskość egzaminu powoduje, a więc i ten wzmożony stres, czyli wzmożona mobilizacja, że tak nam się bardzo zaczęło chcieć. Więc myślę, że to znowu warto się temu przyjrzeć troszeczkę od takiej strony fizjologicznej. Nasze emocje mają właśnie bardzo podobny sposób oddziałują na nasze ciało. A to, co przeżywamy, to zależy od tego, jak to interpretujemy. Nie? Czyli jak rozumiemy to, co się z naszym ciałem dzieje. Kiedy młody człowiek idzie na przykład zagrać dobry mecz, na przykład siatkówkę ze swoimi przyjaciółmi, to jego ciało podobne rzeczy doświadcza. Czyli właśnie jest mobilizacja, jest napięcie mięśni, jest adrenalina. Tylko on to interpretuje właśnie, jako coś fajnego. Właśnie o to chodzi. Mhm. Czyli pozytywne wyzwanie. Więc ja też zachęcam do tego, żeby się w ten sposób temu przyglądać. Że to jest trochę posłuchać siebie, wsłuchać się w siebie. Właśnie. Też, tak? Że to jest... Pokochaj swój stres. Polub się adrenalinę. Adrenalinę to my już lubimy. Jesteśmy ciągle pod jej wpływem. A niektórzy nawet są uzależnieni od tego, żeby tak cały czas na wysokich obrotach. I jeszcze jest takie słowo, którego ja często i chętnie używam, mianowicie trema. Trema, no właśnie. Trema jest pozytywna, a stres jest, jest naszym przekleństwem. No właśnie. I czy tak jest? No właśnie, do końca tak jest, bo wszystko zależy od tego, jak my to będziemy interpretować. No niektórzy twierdzą, że my w ogóle nie mamy problemów. To jest wszystko sposób patrzenia na świat. Jedni w tej samej sytuacji będą się dużo bardziej stresować, a inni... A inni mają po prostu tremę artystyczną. No właśnie, prawda? Ale... Przez najbliższe dni pewnie maturzyści będą mniej lub bardziej intensywnie przeglądać notatki, przeszukiwać internety w poszukiwaniu prawdy objawionej i jedynie słusznej. Będą próbowali jakoś wykorzystać ten czas. Jakiś złoty patent na to, jak najlepiej wykorzystać ten czas? Ja myślę, że takim złotym środkiem powinna być równowaga. Czyli stres, znowu do tego wrócę, do fizjologii, to jest napięcie. Napięcie mięśni również. Więc dobrze jest zrobić coś, co nas równie mocno zaangażuje jak nauka, ale w zupełnie innym obszarze. Na przykład sport. Na przykład sport. Czyli coś, co spowoduje, że my się jednak, owszem, napniemy, ale uwolnimy myśli. Pozwolimy się skoncentrować i zaangażować w coś zupełnie innego, co spowoduje jednak relaks, czyli potem rozluźnienie. I o to chodzi, żeby to spięcie nie towarzyszyło nam bez przerwy, bo to jest najbardziej męczące i też niebezpieczne dla naszego organizmu. Więc dajmy sobie szansę zaangażować się w coś zupełnie innego. W jakich proporcjach jest jakiś taki fajny znowu patent na to, ile pracować, ile potem się relaksować, żeby ten mózg jak najlepiej funkcjonował? Ja myślę, że też ważne jest to, żeby się na przykład wyspać, czego maturzyści nie też... Nie uczyć się nocami. Właśnie. Nie? Czy w ogóle czasami inni mają taki rytm, że wolą wieczorem niż w dzień, wolą rano niż w ciągu dnia. Myślę, że to też jest indywidualne bardzo i to zostało
zostawmy może takiemu tak, ale wyczuciu jeśli egzamin indywidualny. Jest o 9 rano, to nie namawiajmy młodzież, żeby się uczyła do 4. Nie. W końcu to nie są studia. O, to jeszcze przyjdzie na to czas, prawda? Tak. Natomiast... Cześć dziewczynki. O i proszę, ma się odstresować. Tuż. Ale z pewnością ważne jest, żeby w ogóle ucząc się, mieć ten czas na odpoczynek. Żeby czuć, że nasz organizm jednak dajemy mu odpocząć. Dajemy mu się zaangażować w inną aktywność, która nam przynosi wytchnienie, relaks. I wtedy też czujemy, każdy z nas indywidualnie, kiedy rzeczywiście jest gotowy na to, żeby się znowu zabrać do pracy. No. Także też jest czas na to, żeby się trochę posprawdzać, poprzyglądać sobie. No i żeby potem w dojrzały sposób do tego zadania pomóc. I na zakończenie jeszcze słowo do rodziców, bo myślę, że ich stres jest nieporównalnie większy niż stres. No właśnie. Ja myślę, że to się wiąże też z tym, że mają poczucie braku wpływu na to, co się dzieje. Ale ja bym też zachęcała bardzo rodziców, żeby nie zarażali swoim stresem swoje dorosłe już prawie pociechy. I żeby im zaufali choć trochę, że dadzą radę i do tej pory dawali radę, to naprawdę istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że i tym razem dadzą radę. To ich zaufanie ma moc. Właśnie. I zachęcam też do tego, by nie oceniać, nie wyrażać stwierdzeń, że jak się będziesz tyle uczył, to na pewno nie zdasz. Tylko raczej, żeby pytać, na przykład, czy masz jakiś plan, jak ten plan wygląda, czy mogę ci jakoś pomóc w jego realizacji? Nie? I starajmy się ten egzamin dojrzałości również w tym obszarze zdać w rodzinie. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Rady. Dziękujemy bardzo za te rady. Aneta Pereświec-Sołtan, psycholog. Bardzo nas to wspierała. Dziękujemy. Sprawdźmy, pięknie. Co się dzieje na Partynicach i Klaudia Nawrocka. My cały czas jesteśmy na torze wyścigów konnych na Partynicach, ponieważ to tutaj już dziś odbędzie się inauguracja jubileuszowego sezonu. 110 lat tutaj na tym torze, na tych torach odbywają się już wyścigi. A z nami cały czas jest trener Robert Świątek. Panie trenerze, tutaj odbywa się trening. Pani Kamila Maryniak trenuje swojego konia. Jak taki trening wygląda, powiedzmy naszym widzom? To jest dosyć złożona sprawa, ponieważ koń, tak jak każdy sportowiec, najpierw się rozgrzeje, potem przechodzi do treningu właściwego, a potem znowu kończy takim wyciszeniem organizmu, jak już wcześniej tam wspominałem o tym, składa się to z kilku etapów. Tutaj mamy konia, który w zasadzie ten główny swój trening już odbył na torze piaszczystym, ponieważ konie trenują na piasku. To z kilku względów. Tor trawiasty służy najczęściej do ścigania się i do tego, żeby robić próbne galopy po torze trawiastym. Natomiast na co dzień koń biega po piasku, piasek jest głębszy, to ma swoje zalety i wady, ale dzięki temu koń jest silniejszy i potem w gonitwie na torze trawiastym galopuje dużo, dużo lepiej. Kazal przegalopuje tutaj na torze trawiastym przed nami, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda taki galop konia na torze trawiastym. Właśnie, pokażmy galop, pokażmy Kazala przede wszystkim. Możemy poprosić, panie trenerze, żeby jasne. Kazal przebiegł? Kamila, bardzo proszę, zagalopuj w naszą stronę. Pani Kamila chyba nie słyszy. Kamilko? Dobrze, już za moment Państwo będą mogli zobaczyć galop i trening na trawie. Jakim koniem jest Kazal, panie trenerze? Kazal jest bardzo spokojnym i ułożonym koniem, ale jest też koniem takim, który chętnie galopuje jako lider. Lubi galopować, jak to się określa w żargonie wyścigowym, z frontu, czyli jako pierwszy. Niespecjalnie przepada za galopowaniem za koniem, sam dyktuje tempo. Wynika to troszeczkę z tego, że jego ojciec był koniem bardzo dobrym, biegającym w Serbii i Szwajcarii, wygrywającym wyścigi, duże wyścigi właśnie po froncie.
sam sobie dyktował tempo i dochodził do celownika. Wygrał 8 bądź 9 wyścigów i to na dystansie 2400 metrów. Więc koń dysponuje dobrą wydolnością i, jak to mówimy, trzyma dystans. No właśnie, bo te charaktery bywają różne. Konie bywają charakterne. Tak, bywają bardzo charakterne. Przed chwilą tutaj mieliśmy na treningu Ogiera Hadrin. To koń, który przyjechał do nas z Francji, z Auxi-Deauville. To bardzo dobry koń, świetnie się zapowiada, niemniej jednak no, troszeczkę musimy z nim pracować więcej, ponieważ Hadrin jest typowym dominatorem i potrafi pokazać jeźdźcowi, że chce rządzić w tym układzie. Ale bardzo często takie konie okazują się świetnymi końmi wyścigowymi, ponieważ ten charakter i waleczność często też przekłada się na ich późniejsze predyspozycje wyścigowe, z tym, że no nie zawsze. Nie zawsze, bo część z tych koni blokuje się, nie chce się ścigać, jest bardziej zainteresowanych otoczeniem niż samym wyścigiem. Także jest to troszeczkę taka sytuacja skomplikowana, jeżeli chodzi o psychologię, no i trzeba rozwiązywać te problemy, tak jak z każdym sportowcem. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Przypomnę państwu, naszym gościem był trener Robert Świątek, a z panią Kamilą Maryniak porozmawiamy w kolejnym łączeniu na żywo. Marian Maciejewski i przegląd prasy. Witam ponownie. W związku z długim weekendem nawet prasa lifestyle'owa proponuje różne trasy. Oto jak widziany jest Dolny Śląsk z pozycji Warszawy. Dobre rady, nie przepraszam, kobieta i życie. Dolny Śląsk od pałacowych wnętrz do Dzikiego Zachodu. Mówiłem już wcześniej o Świdnicy i teraz co proponują w dalszej kolejności. Śpieszymy do Zamku Książ, gdzie we wspaniałej scenerii tej budowli odbędzie się w dniach 29 kwietnia do 3 maja, czyli już teraz od wczoraj zaczął się Festiwal Kwiatów i Sztuki. Girlandy kwiatów we wspaniałej scenerii, ale tutaj autorzy podkreślają, że warto przyjrzeć się samemu zamkowi, którego początki sięgają XIII wieku. To nie tylko pałac, ale także wspaniałe ogrody. A potem warto zboczyć do Krzeszowa, którym znajduje się opactwo cysterskie i sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej. I oczywiście jest to bardzo bogato, to zdobione to opactwo, kościół. Ale co jest ciekawe, bo nie każdy wie, że w monumentalnym ołtarzu wkomponowano ikonę Matki Bożej Łaskawej. Najstarszy obraz Maryjny w Polsce pochodzący z XIII wieku. I jedźmy dalej. Co proponują warszawiacy? Z wizytą kowbojów. No tak, na pewno jest to duża atrakcja nie tylko dla dzieci. To jest w Ścięgnach koło Karpacza i koło Kowar, a w Kowarach rzecz jasna Dolny Śląsk w miniaturze. Można tam zobaczyć wspaniale przedstawiony właśnie Zamek Książ, o którym przed chwilą mówiłem, ale i wiele innych. Tutaj jest na zdjęciu właśnie pałac w Wojanowie, o czym też jest w dalszej części, bo autorzy proponują wycieczkę do pałacu, do Doliny Pałaców i Ogrodów, której na powierzchni 100 km kwadratowych, czyli tak jakby kwadrat 10 na 10, jest koło 30 pałaców, dworków, zamków. No jedne właśnie najpiękniejsze jest niewątpliwie ten pałac w Wojanowie. Jedziemy dalej do Karpacza, bo to jest tuż przy, no to jest niedaleko, wszystko jest koło siebie w rejonie Jeleniej Góry. Do Karpacza starsi na pewno chętnie zobaczą świątynię Wang. To jest norweskie, rozebrany tam, przywieziony tutaj, przywieziona tu świątynia, zbudowana bez gwoździ. A młodszych zainteresuje pewnie Muzeum Zabawek w Karpaczu.
I tutaj wspomniałem już o tych pałacach, szklana przygoda. I na zachodzie czeka nas malownicza szklarska poręba, najwyższy w Sudetach wodospad Kamieńczyk, a miejsce, które może nas też zainteresować, to jest Huta Julia, Huta Szkła w Piechowicach, gdzie możemy zobaczyć wytapianie właśnie i no, jak się formuje szkło, szlifuje, zdobi. Czyli ci, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku, już to w zasadzie chyba na ogół wiedzą, ale no, warto też polecić to, bo może też inni, no, albo taką trasę możemy sobie zrobić. Natomiast na długi weekend to, co proponują autorzy, dłuższą trasę i o tym jeszcze w dalszej części. Dziękuję. Taki bardzo konkretny ten kapuśniak jest. Kapuśniak, nawet kwaśnica chyba nam wyszła, co? Jest ze mną Emilia Chmura, Gospodarstwo Schneiderów, pani Irena Łaniak, Chata Łaniaków i Jola Bugacu z... Zagrody Grabownica. Są dwie, więc pamiętajcie, to jest bardzo ważne, Zagroda. To jest Zagroda Grabownica. Tak. I teraz wyszło nam coś cudownego. Wyszła nam niesamowita zupa kapuściana. Zaczęliśmy od tego, że zrobiliśmy wywar na żeberkach i włoszczyźnie. Magda tutaj kroiła różnego rodzaju mięsiwa. Mamy trochę mięsa lokalne z gorących pieców i od Piotrka Czajkowskiego, który był wczoraj z nami. Więc takie prawdziwe, lokalne, świeże. No, mięso od Piotrka Czajkowskiego. Chciałbym spróbować zupy w takim razie. Do tego jest jeszcze moja kapusta kiszona, która nadaje takiego kwaśnego smaku. Zupa robi się konkretna. I dorzuciłyśmy zioła, które wyrosły w naszym ogrodzie. Między innymi tutaj lubczyk, pietruszkę, ale też kurdybanek. Zachęcamy Was bardzo do rozglądania się w ogródkach, co rośnie. Często uważane to jest za chwast, a to jest niesamowity, aromatyczny smak, zapach i nadaje takiego fajnego akcentu. W kuchni staropolskiej kurdybanek był używany na co dzień. A teraz jemy to jako chwasty, ale polecamy. No i oczywiście wszystkie przyprawy zawsze w młodzieżu rozgniatamy, bo wtedy są najbardziej aromatyczne i je czuć od razu w naszej potrawie, tak? Podsmażyłyśmy cebulkę, podsmażyłyśmy właśnie te mięsiwa. Tutaj Magda dbała o to, żeby to były takie dopieczone, żeby tutaj cały aromat wydobyć. Tak. I mamy piękne Robert zupę. Się rozmarzył, że chciałby spróbować. Ja słyszałam już w słuchawce, że wydawca też chciałby spróbować, a ja spróbowałam. Nie jest to bardzo dietetyczna potrawa, ale jest tak esencjonalna, jest tak nasycona po prostu smakiem, aromatem, że wow. I tak miało być, bo zobaczcie, co się dzieje. Miałam takie pytanie do Was, drogie panie. Czy Wy lubicie mieszkać w Dolinie Baryczy? Tak, tak, kochamy Dolinę Baryczy, pomimo tego, że teraz w sezonie mamy strasznie dużo pracy, ale tak naprawdę zawsze znajdzie się chwila na złapanie oddechu i czujemy się wtedy jak te ptaki, które tam nad nami krążą, jak te ptaki w niebie, takie niebieskie ptaki. Mamy zresztą, jedna z naszych wież widokowych nazywa się wieżą ptaków niebieskich, także zapraszamy na obserwacje ornitologiczne. Coraz więcej grup zainteresowanych właśnie przyrodą przyjeżdża do nas. Teraz właśnie w zagrodzie dzisiaj kończy swój pobyt grupa z gimnazjum przy 13 Liceum Wrocławskim. Mamy bardzo dużo właśnie młodzieży na warsztaty, też na warsztaty przyrodnicze. Oprowadzamy je po Dolinie Baryczy, opowiadamy o tradycji budowania stawów. No już przecież od średniowiecza, późnego średniowiecza zaczęto budować tam te stawy. Mnisi, cystersi rozwinęli gospodarkę na tym terenie i między innymi też właśnie zakładali stawy. I ta tradycja jest bardzo, bardzo długa, wielowieczna. Do dzisiaj odłowy odbywają się taką tradycyjną metodą. Jest to praca ręczna i te karpie mają bardzo dobre warunki w naszych stawach, mają dobre warunki geologiczne. Jest ta wiedza też i jak to
tego karpia hodować w trzyletnim cyklu, jak go karmić, żeby był smaczny, tak jak tutaj te nasze ryby. Ale jak pójdziemy na spacer po waszych lasach, to tam jest tyle ptaków różnych pod ochroną. To jest w ogóle rezerwat przyrody, tak? To tak jest naprawdę. Rezerwat ścisły też mamy. Chyba, my jesteśmy w sercu Parku Krajobrazowego. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego też jest rezerwat Stawy Milickie. No i mamy naprawdę wspaniałe właśnie warunki dla ornitologów, dla ptasiarzy. Birdwatching jest takim teraz sloganem już coraz bardziej popularnym. Przyjeżdżają do nas grupy tylko i wyłącznie na birdwatching. Oni wychodzą naprawdę o świcie, aby jeszcze tam w tych czatowniach... Pani im robi kanapki. A ja im robię kawę, kanapki. Przychodzą głodni później z wielkim apetytem na śniadanie. I bardzo chętnie właśnie jedzą później na kolację te rodzime potrawy. Ale takie wiecie co, ja to powtórzę po raz trzeci, bo zawsze jest tak, że jak są małe miejscowości, to wszyscy są ze sobą skłóceni. Każdy chce do siebie, każdy walczy tylko o swoje, a tu jest inaczej. Tu się czuje taką atmosferę między paniami, które każdy ma inne gospodarstwo, ale się lubią, wspierają. Emilka przeprowadziła wszystkich, których mogła. Jeszcze więcej osób mogło przyjść, akurat jakby obowiązki zawodowe. Tak, przyjadą innym razem. I jest tak, że wy się wspieracie, że Emilka mówi, powiedz jeszcze o tej pani, bo ta pani robi to, powiedz jeszcze tamto. Więc powiedzmy o tej pani, której mi powiedziałaś. Czy chciałaś, żebym powiedziała o pani... O gospodarstwie raftowiczów, o karczmie rybnej w Rudzie Żmigrodzkiej. Robią niesamowite pasztety z karpia wędzonego. Pasztet z karpia wędzonego. Więc to też jest rarytas nasze. Tak. Jeszcze pani Romie Wróbel, która prowadzi jak mus to mus. Manufaktura dyniowa. Zobaczcie, uprawia dynie ekologiczne i robi niesamowite przetwory z dyni. Bardzo, bardzo zdrowe. To jest akurat gruszkowy posmak. Też ma czekoladowe mniam mniam. Taka alternatywa dla popularnych, niekoniecznie zdrowych, czekoladowych smarowideł dla dzieci. A tutaj na dyni z kakałem. Naprawdę same pyszne. Zobaczcie, co Jola je. Ja też spróbowałam. Rozumiem przedszkolaka. Bo to jest ta surówka przedszkolaka, tak. Czyli kapusta kiszona z odrobiną miodu. Tak. Ale być może jest tak, że sobie... jak mi powiedziałaś, że robisz surówkę z kapusty kiszonej, powiedziałam, mi się przypomniało takie przedszkole moje i taka szkoła podstawowa. Ale to jest pyszne, bo ta kapusta też jest tradycyjnie kiszona u ciebie. Od lat tak samo. Taka ona prawda. Jest deptana. Ona... Bez octu. Ona ma swój czas na to, żeby się ukisić. Nie kisi się w 2 dni, tylko kisi się co najmniej 2 miesiące. Ta kapusta jest ukiszona w listopadzie, czyli mamy ją już ponad pół roku, tak? Ona się dalej kisi, jest coraz bardziej kwaśna, dlatego ta nasza kwaśnica dzisiaj też wyszła taka kwaśna. I oczywiście przypomnijmy jeszcze, bo Państwo Schneiderowie dostali nagrodę za to, że jako chyba jedynie albo najlepszą robicie kapustę kisicie w całej główce. Tak, kisimy kapustę w całych główkach, robimy też gołąbki, polecamy wszystkim. Kapusta jest fantastyczna na gołąbki w kiszonych liściach. Wtedy zupełnie inaczej smakują. Mają taki kwaśny kapuściany charakter. Żeby udowodnić to, że Państwo robią to od samej podstawy, to mamy też sadzonki kapusty, które tak. Teraz chyba też będzie... Dopiero co wyrosły i właśnie w tym tygodniu sadziliśmy je. Kiszone bardzo, znowu modne, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Po prostu odrywamy się od domowych foteli i jedziemy do Doliny Baryczy, nie zważając na pogodę, tak a propos pogody. A propos właśnie. Pogody, to zapraszamy do wysłuchania prognozy pogody. Gdy słońce wita nas od rana, każda buzia roześmiana dobry humor dopisuje, to dni wolne nam zwiastuje. Dzień dobry, witam Państwa o poranku, bardzo ciepło i wesoło. Wioletta Biskup, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Dzisiejszy poranek praktycznie w całej Polsce będzie słoneczny z dominacją prawie bezchmurnego nieba i tylko od czasu do czasu pojawią się niegroźne chmury kłębiaste. Do południa na termometrach 10 stopni Celsjusza, w Warszawie 9 w Poznaniu i około 10 w Krakowie. Po południu pogoda ulegnie zmianie jedynie na południowym wschodzie i wschodzie, gdzie po pogodnym i słonecznym poranku w ciągu dnia na niebie przeważać będą chmury i popada przelotny deszcz. Jednak i tutaj w przerwach pomiędzy opadami będą pojawiać się przejaśnienia. Temperatura 10 kresek na Suwałkach, 8 w Gdańsku i około 13 w Szczecinie. Przejdźmy teraz do mapy Dolnego Śląska. Od rana w regionie zapowiada się jednolity typ pogody. Niedzielny poranek przywitał nas promieniami słońca, a termometry wskazują 11 kresek we Wrocławiu, Legnicy i około 8 najchłodniej w Świdnicy. Przez cały dzień w naszym województwie szykuje się pogodna aura, piękne, czyste niebo, na którym tylko chwilami pojawiać się będą absolutnie niegroźne chmury kłębiaste. W ciągu dnia 14 na plusie we Wrocławiu, 10 w Świdnicy i około 11 w Kotlinie Kłodzkiej. Warunki biometeorologiczne. Ciśnienie będzie
się wahać, w południe wyniesie około 1009 hektopaskali. Wiatr północno-wschodni do wschodniego słaby i umiarkowany od 10 do 28 km na godzinę. Warunki na drogach dobre, biometr korzystny, słońce na pewno pozytywnie zadziała na nasze nastroje. Teraz o pogodzie to już wszystko. Drodzy Państwo, pamiętajmy, morze, góry, rower, spacer czy wygodna kanapa. Każdy rodzaj odpoczynku jest dobry, aby złapać oddech, odpocząć i ucieszyć się dniem. A więc moja myśl na majówkę, chwilo trwaj. Dobrego czasu i do zobaczenia. Myślę, że wrocławianie mają przetarte weekendowe szlaki odpoczynkowe takie na południe, czyli w góry, czyli Karkonosze, czyli Kotlina Kłodzka. A my dzisiaj konsekwentnie zachęcamy Państwa do tego, żeby Państwo tak na bardziej północ. Na północ. Dzisiaj Dolina Baryczy i jej atrakcje. Kolejny gość, pan Marek Rubik. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kampusu do Masławice. Zgadza się. I to jest takie miejsce, w którym warto się pojawić, bo... Ja myślę, że tak, że to, co pani redaktor przed chwilą powiedziała, często jest tak, że poświęcamy kilka godzin, żeby wyjechać w góry, wyjechać nad morze, odpocząć te kilka dni, a tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że w odległości zaledwie 50 kilometrów, czyli jest to godzina jazdy samochodem, mamy tak wiele do zaoferowania i stąd zachęcam, stąd moja wizyta u państwa. Chciałbym zachęcić państwa, żeby Dolinę Baryczy jeszcze bardziej odkryć i przybyć do nas. Kampus do Masławice, 11-hektarowy ośrodek. Środek sportowo-rekreacyjny z jednej strony daje możliwości ciszy, spokoju, są to tereny zielone, las, możliwość noclegu. Z drugiej strony jest to możliwość połączenia tego spokoju z aktywnym wypoczynkiem. Mam tutaj na myśli trasy rowerowe, trasy piesze, Nordic Walking, ale tak naprawdę również atrakcje naszego ośrodka, czyli kompleks boisk. Jest to raj dla dzieci. Pragnę zauważyć jeden z większych w okolicy parków linowych oraz minikłady. Zdarza się tak, że goście przyjeżdżają, są dzień, dwa i wtedy jest takie pytanie, co możemy jeszcze? Tak, żeby rozejrzeć się po okolicy, a okolica, jak już ustaliliśmy, sporo atrakcji dokładnie oferuje. Dokładnie tak. Mamy taki punkt informacji turystycznej. Jeśli gość nie ma tego pobytu zaplanowanego, wtedy oferujemy oprócz imprez kulturalno-sportowych to, co można zobaczyć. Przede wszystkim basen kryty w Krośnicach, bardzo ładny, nowoczesny. Będąc w Krośnicach polecamy kolejkę wąskotorową. Natomiast bliżej nas chociażby strzelnica w Twardogórze. Taka ciekawostka z historii. Są to fragmenty muru berlińskiego w Sosnówce, okolice Twardogóry. Łowisko w Policach, także jak widzą Państwo, tych możliwości jest naprawdę sporo, dla każdego coś i stąd zachęcamy, warto wybrać się całą rodziną do nas. Mamy najładniejszy kemping na Dolnym Śląsku. No właśnie, chciałabym o tym kempingu porozmawiać, bo kempingi, polskie kempingi, myślę, że tym, którzy byli dawno na takiej wyprawie w takim miejscu, nie kojarzą się najlepiej. Gdzieś tam jeździmy po Europie i one już są takie bardzo ucywilizowane. Natomiast u nas różnie bywało. Tymczasem Państwo też już tak w XXI wiek weszliście. Ja myślę, że tak, dlatego że goście są nie tylko tutaj z Dolnego Śląska, z Polski, ale również z całej Europy. Uczestniczymy aktywnie w targach turystycznych, reklamujemy się. Natomiast myślę, że tutaj te cztery gwiazdki bardzo wysoka. Co daje te gwiazdki? Co się na nie składa? Ja myślę, że tutaj poziom usług, które świadczymy tak naprawdę. Co takiego czyli na całe tym kempingu tutaj, macie, że... Zaplecze, tak? Czyli tak naprawdę wszelkie udogodnienia, tak? Sanitariaty. Tak naprawdę no jest to, tak jak mówię, też trzeba przekonać się, żeby przyjechać, zobaczyć i tak naprawdę odczuć. To jest to szereg możliwości, które musimy spełnić, jeśli chodzi o pole namiotowe, o kampery, a goście to... Jest miejsce dla kamperów, jest pole namiotowe, są domki, dokładnie, które nie mają 40 lat, tylko mniej, tak są, zakładam. Są nowe, tak. Nowe. Więc pachnie nieco inaczej. Jest baza noclegowa na 100 osób, ale tak jak rozmawialiśmy...
Często zdarza się tak, że tak naprawdę my mamy te domki zarezerwowane i wtedy tak naprawdę pole namiotowe, kemping pozwala gościom również przyjechać, skorzystać z naszej oferty i doceniamy to. Pragnę tutaj dodać, że honorujemy kartę dużej rodziny. Jest to ważna informacja, dlatego że goście otrzymują 15% zniżkę na wszystkie usługi świadczone przez nasz ośrodek. A wiadomo, że tak naprawdę no, wtedy rodziny przyjeżdżają też w większym gronie. I przyjeżdżają te duże rodziny? Jak duże przyjeżdżają? Jak duże? To jest bardzo różnie, ale zdarza nam się tak, że całe rodziny. Zresztą do tego też dążymy. Tak naprawdę mama, tata i no właśnie, ja, ile też dzieci? Również czyli ta najliczniejsza jaka tak? była, to jaka była? Trudno mi w tej chwili tak powiedzieć, natomiast zakładamy, że są to naprawdę kilku czy kilkunastoosobowe ekipy, rodziny, tak, często podróżujące tutaj dwoma, trzema samochodami, wiadomo, na bagażnikach rowery, to co wspomniałem wcześniej, te szlaki rowerowe, bardzo to promujemy, ta współpraca, jeśli chodzi o Dolinę Baryczy, jest bardzo dobra i serdecznie zapraszamy wszystkich tutaj na kampus do nas, do Doliny Baryczy. Tak, kampus Domasławice to miejsce, które warto przetestować. Marek Rubik, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. Na początku programu mówiliśmy o tym, że naszym gościem będzie ktoś, kto opowie nam o podróżowaniu łodzią z Wrocławia do Gliwic. Nie mam pojęcia dlaczego akurat do Gliwic, ale jestem tego bardzo ciekawy. W związku z tym chciałbym panią zapytać, a naszym gościem jest pani Magdalena Rozwadowska z firmy Cruzeo, z firmy, która czarteruje łodzie. Proszę pani, do Gliwic? Pewnie, że do Gliwic. Jest to trasa, tak naprawdę można powiedzieć, dziewicza, bezpieczna, rzadko uczęszczana. To nasza turystyka rzeczna jeszcze nie jest rozwinięta, ale warunki właśnie płynąc z Wrocławia do Gliwic są idealne. Jest ta rzeka uregulowana, są stopnie wodne, dobre warunki żeglugowe. Mariny fajnie wyposażone. Ale czy do Gliwic, bo ładnie w Gliwicach, czy do Gliwic bo można. Bo tak jak było z Mount Everest. Dlaczego zdobywasz Mount Everest? Bo tam jest, tak? Także zdobywajmy naszą Odrę. Zresztą to nawet nie jest, liczy się destynacja. Ważna jest ta sama podróż, przez którą docieramy do miejsca i poznajemy po drodze piękne okoliczności przyrody. Jak to w każdym rejsie. Mamy naprawdę cudowną trasę, nieodkrytą zupełnie dla żeglugi, gdzie są bezpieczne mariny, gdzie można płynąć spokojnie po pięknej naszej Odrze. Rzeczywiście po tej drodze wodnej są po drodze mariny? Są mariny, a jakże? We Wrocławiu. Ale gdzie są? We Wrocławiu wiemy. Mamy marinę. Płyniemy dalej w górę rzeki w kierunku naszych Gliwic. Mamy fajną, bardzo ładną marinę w Oławie. Oława. Można się zatrzymać. Zjeść coś, no i potem brzeg. Brzeg. W brzegu oglądamy przepiękny... I w brzegu jest marina? Bo to nie jest tak, że sobie jesteśmy cały czas na wodzie, tylko wychodzimy, co tam się dzieje ciekawego na brzegu. Odkrywamy takie I taką łodzią, jak tam widać teraz na naszych zdjęciach, płyniemy? Taką płyniemy. Tu akurat pokonujemy śluzę, bo potem właśnie... O, taką. Taką, płyniemy. Tak. Kto sobie... może wypożyczyć u państwa łódź? To łódź możliwa do wypożyczenia bez uprawnień. Bez uprawnień? Bez uprawnień, tak. Ale czyli to trzeba mieć odrobinę rozsądku. Na kartę rowerową? Na dowód osobisty. Tylko my przeszkalamy oczywiście. Zawsze zachęcamy do zrobienia patentu sternika motorowodnego. Jest to jak najbardziej do zrobienia w krótkim czasie we Wrocławiu. Jest kilka firm szkoleniowych, można zrobić, łatwiej można dostać ten patent motorowodny niż na przykład prawo jazdy. Prowadzenie łódki jest podobne do prowadzenia samochodu, tylko nie ma aż takiego tłoku na tych drogach naszych wodnych. Ale jednak przyznam się szczerze, że trochę tak mi grozą powiało, jak wyobraziłam sobie, że ktoś, kto po prostu poczuł moc, przyszedł, wypożyczył sobie łódkę i ruszył w świat. Dlatego zachęcamy, zróbcie państwo
stopień sterylności. Ale nie ma takiego obowiązku. No właśnie, czy to jest bezpieczne? Czy taki człowiek potem no, nie stanowi zagrożenia dla tych, którzy gdzieś są bardziej świadomi po tej rzece się... Na przykład kajakarze. My robimy przeszkolenie, tak? I patrzymy się, jak osoba reaguje. Wiadomo, nie wypożyczymy łodzi osobie, która widać, że sobie nie radzi, tak? Często jest tak, że osoby mają patenty żeglarza, już mają jakieś doświadczenie z wodą. Więc to bym adresowała naszą ofertę takich osób, już, które to mają takie zacięcie wodniackie, tak? Ponieważ jednak woda to jest żywioł i my zawsze apelujemy o bezpieczeństwo, o odpowiedzialność i oczywiście zabawa i frajda jest w cenie, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym. Poza romantyczną wycieczką do bardzo urokliwych architektonicznie Gliwic, gdzie można jeszcze się wybrać z Wrocławia? Szczecina. Można, bo, tak. Dlatego, że Odra tam płynie. Tak, można się wybrać w górę rzeki, czyli do Gliwic i w dół rzeki. W dół rzeki, czyli do Szczecina. Jeżeli po drodze przyjdzie nam taka ochota, możemy skręcić na Berlin. I w ciągu 3-4 dni... Links na Berlin. Links i po 3-4 dniach takiej żeglugi z Wrocławia jesteśmy w Berlinie. Przepięknym mieście. Po 4 dniach. Po 4 dniach. No chyba, że się będzie bardzo spieszne. No po 4 dniach jesteśmy w Berlinie. Śpimy, w Berlinie śpimy, to już... śpimy na jachcie? Śpimy na jachcie, gotujemy sobie na jachcie, kąpiemy się na jachcie. To jest takie jest małe mieszkanko pływające na wodzie. Opalamy się też na jachcie i zwiedzamy Berlin. Przy czym, wiadomo, nie płacimy już wtedy za drogie hotele, a jesteśmy w centrum i sobie pływamy po pięknym berlińskim węźle wodnym. A jeśli sobie się wybieramy w jedną stronę, czyli na przykład z Wrocławia do Berlina, to tam łódź porzucamy w jakiejś marinie lekko przycumowująca, kto się odbiera i przyprowadza, nie wiem, tirem tutaj do Wrocławia? No na życzenie klienta my jesteśmy tutaj w stanie jak najbardziej różne rzeczy zaaranżować. Jeżeli kogoś interesuje albo ma czas tylko one way, tak, w jedną stronę, to jak najbardziej jest taka opcja. Proszę pani, a z powrotem, czyli w górę rzeki, też można z tego Berlina tu do Wrocławia? Ale oczywiście, też. Bo tam jest motorek i on pociągnie, tak? Dokładnie, płynie się troszkę wodnie. Powiedzmy, płyniemy z prądem, to możemy osiągnąć prędkość około 15 km na godzinę, a w górę skradamy się 10 km na godzinę. No to rzeczywiście można podziwiać przyrodę. Ale to taka jest rejestr, taki a propos, bo sobie pomyślałam, że my tak cele. Tu Gliwice, tu Szczecin, tu Berlin, ale liczy się, jak rozumiem, sama podróż. Sama podróż, sama frajda. I to, żeby się cieszyć tym, co tam po drodze ryby może się przydarzyć. Można zabrać komary. Wędkę. Można spotkać komary, można spotkać można orła krowę bielnika. Można pasącą się na brzegiem drogę rzeki. Drogę na Ostrołękę. Drogę na Ostrołękę obowiązkowo, prawda? Zwłaszcza tak tutaj u nas. Brzmi to bardzo atrakcyjnie. Czy macie... Czy jest duże zainteresowanie, bo to tak jak rozmawiamy o tym, to wydaje się dość egzotyczne, ale może się po prostu nie znamy i, brakuje nam wyobraźni. Dla mnie to jest... Ludzie tłumnie już po tej Odrze w te i we w te się przemieszczają. No my mamy te nasze jachty na Odrze, to jest nasz trzeci rok. Wymyśliliśmy, no nie jesteśmy jakimiś geniuszami, wymyśliliśmy to patrząc na to, jak to się dzieje w Europie Zachodniej, jak żegluga jest rozwinięta w Holandii, w Niemczech, we Francji, jak te rzeki żyją. I pierwsze 2 lata były faktycznie, ludzie się pytali, tak, naprawdę, po Odrze gdzieś płynąć jachtem, ale z każdym rokiem jest coraz lepiej, coraz więcej osób chce i teraz na przykład praktycznie tą majówkę mamy już całą zabukowaną, także wszystkie nasze 5 jachtów wypłynie, także Państwo jak będziecie gdzieś spacerować nad Odrą, to może Wam się zdarzy okazja pomachać naszym czarterowiczom. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Bardzo dziękujemy romantycznie za bardzo inspirującą rozmowę. Pani Magdalena Rozwadowska z firmy Cruzeo była naszym gościem. Można sobie łódkę wypożyczyć. Łódź stopy wody pod kilem. Tak. Dziękujemy. Pięknie. Do zobaczenia. Dziękuję. Poruszyła nas ta poprzednia rozmowa. Cały czas tutaj z Robertem kombinujemy, jakby tu rzeczywiście jak najszybciej ja popłynąć tym jachtem. Niekoniecznie nawet do samych Gliwic. Myślę, że ruch na Odrze wzrośnie teraz w ciągu najbliższych dni i miesięcy. Na razie wybieramy się na Partynicę. Tam już jest Klaudia Nawrocka.
A teraz obiecana dla Państwa rozmowa z jeźdźcem, z opiekunem konia, panią Kamilą Maryniak. Dzień dobry, pani Kamila. Dzień dobry. Jak wygląda relaks konia przed zawodami? Funkcjonuje coś takiego w żargonie jeździeckim jak relaks? No relaksuje się konie, no jeżeli nie na padoku, no to oczywiście zrywamy trawkę, podajemy. Stosuje się też masaże, derki relaksacyjne. Jak wyglądają takie masaże dla konia? No masaż dla konia podobnie jak dla ludzi. A tak? Kto wykonuje takie masaże? No są osoby wyspecjalizowane, które masują po kursach, które masują konie. No ja jestem też po takim kursie. Oczywiście rozprężamy konia, relaksujemy, masujemy. No jest to bardzo przydatne. Oprócz tego, że o swoją kondycję i o to właśnie musi dbać koń, pani musi dbać o kondycję konia, no to także pani musi dbać o swoją kondycję. Jak wygląda przygotowanie do zawodów z pani perspektywy? No przygotowuje się różnie. Na pewno jest to dieta przede wszystkim, jest to bieganie, basen są bardzo pomocne. W zależności od tego, jaką jeździec, którą część ciała, że tak powiem, ma słabszą, no to po prostu musi tą więcej pracować, tak? Nad tą częścią, czy to jest bieganie, czy to jest właśnie basen, czy to są przysiady, pompki, no to w taki sposób się przygotowujemy. Bo ta masa ciała nie może być ani wyższa, ani niższa, zgadza się? Znaczy waga ciała musi być dopasowana tak do wagi, jaką będzie koń niósł w wyścigu, tak? No ale oprócz tego musimy mieć sprawne, wiadomo, ręce, oddech, nogi, no generalnie całe ciało, tak? Bo to całe ciało pracuje przy takim wysiłku. A jak pani pracuje się z kazalem? No z kazalem świetnie, to jest bardzo, bardzo sympatyczny koń, bardzo ambitny zresztą. No jeszcze musi troszkę popracować, troszkę nabrać pewności siebie, ale ogólnie bardzo, bardzo fajny koń. Trener wspominał mi przed momentem, poza anteną, że kobieca ręka jest zupełnie inna, że kobiety inaczej podchodzą do koni, że są w stanie czasem nawet ujarzmić niepokornego konia bardziej efektywnie niż mężczyźni. No jest to prawda. Każdy jeździec ma inną rękę do konia. No ja preferuję takie konie, które są bardzo, bardzo pobudliwe i jakby lepiej się z nimi dogaduje, uspokajają się. Natomiast są konie, które potrzebują, wiadomo, twardej ręki, dyscypliny, no i wtedy wsiadają tacy jeźdźcy jak mężczyźni. Dziękuję bardzo. My trzymamy kciuki za wszystkie wyścigi. Naszym gościem była Kamila Maryniak, trener, opiekun Kazala. Państwu dziękuję bardzo za wszystkie wspólne spotkania. Przypomnę, już dziś tutaj odbywają się wyścigi na torze na Partynicach. I ostatni dzisiejszego dnia przegląd prasy, Marian Maciejewski. Skoro weekend jest taki długi, to możemy sobie pozwolić na wędrówkę nieco dalszą. Na przykład, ale też odleglejszą i w czasie, i w przestrzeni, na przykład do Western City, XIX-wieczne miasteczko, w którym napadają na banki, rewolwerowcy strzelają. Możemy przeżyć przygodę właśnie z czasów naszych dziecięcy, jak to żeśmy oglądali filmy kowbojskie, indiańskie i lubiliśmy tam, marzyliśmy często, żeby na tym dzikim zachodzie się znaleźć. A jeżeli chcemy jeszcze dalej tak się przenieść, to możemy pojechać do Pszczyny, do warowni w Pszczynie i zostać rycerzami. Mamy tam w okresie właśnie od 29 kwietnia do 3 maja, czyli teraz do środy. W warowni w Pszczynie jest nauka tańca średniowiecznego, mała szkoła giermków, turnieje oraz możliwość skosztowania
spożywania warownego jadła i napitku. Jeśli chodzi o pszczynę, to ta warownia troszeczkę jest myląca, bo to nie jest taka zabytkowa, średniowieczna, tylko to jest zbudowana niedawno, taka właśnie w celach takich rozrywkowo-komercyjnych. A jeśli chcemy czegoś poważniejszego, to rzeczywiście w Pszczynie znajduje się piękny, no mówią zamek, ale to bardziej pałac z parkiem. Park o powierzchni 156 hektarów i to całość tworzy taki zespół pałacowo-parkowy. W roku 1946 pałac został zamieniony w muzeum, można zwiedzać i co ważniejsze, kiedy inne budowle, pałace, zamki podczas wojny były burzone, były niszczone, bombardowane, akurat ten ostał się w dobrej formie. Zachowało się oryginalne wyposażenie oraz meble, które sprawiają, że jest on obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjalnej w Polsce. To się mieści na trasie między Oświęcimiem a Jastrzębiem Zdrojem. To jest na około 200 km, czyli tak niewiele dalej niż z Wrocławia do Świeradowa, tylko że oczywiście w innym kierunku, Górny Śląsk, i to nam poleca Kobieta i Życie, bo jak wspomniałem wcześniej, ona właśnie, ludzie z Warszawy wskazują, co warto zobaczyć w rejonie, no w ogóle w Polsce i tutaj w tym naszym rejonie. Co jeszcze? Jeżeli będziemy już w tamtej części kraju, no to warto odwiedzić Żywiec, znany nam z piwa, ale nie tylko. W piwnicach zabytkowego browaru mieści się muzeum, w którym w nowoczesny sposób prezentuje się historię i współczesność browarnictwa. Można obejrzeć zakład bednarski. Mało kto już, może młodsi nie pamiętają, kim był bednarz kiedyś. On produkował beczki. Wyszło to już z użycia. W tej chwili beczki są w zasadzie z tworzywa sztucznego. Można zobaczyć drukarnię, sklep kolonialny czy galicyjską karczmę. A będąc w Żywcu, warto zrobić spacer po rozległym parku Habsburgów i zwiedzić stary oraz nowy zamek. A skoro już decydujemy się pojechać tamtą część, no to urokliwy Koniaków, koronkarstwo, można tam zwiedzić Muzeum Koronek, ale też w chacie na Szańcach można kupić koronki. No i to tyle, co miałem na dzisiaj Państwu do przekazania z prasy trochę turystycznej, a trochę bardziej lifestyle'owej. Życzę udanego, długiego i słonecznego, długiego weekendu. Dziękuję bardzo. No i co my tutaj mamy? Wróćmy do początków. Mamy Pani zestawienie Mando. Smaków. Wszystko są. I maliny są, i ryby są, i kwaśnice. Słuchajcie, jest. Zaczęłam od degustacji pierogów z farszem skarpia, które robi Jola Bugacu z... Zagrody Grabownica. Ważne, że tam jest zagroda, powtarzam to nieustannie. Ja obiecywałam, że o tym farszu chociaż dwa słowa. Ale ja zanim farsz, to teraz jemy, teraz jemy maliny. Musimy powiedzieć o tym. Ja jem, ale jadła ze mną. To jest dowód na to, że Ania jadła. Ale po prostu to jest naprawdę... sorbet z malin, tak? Tak. Czyli musimy powiedzieć dwie rzeczy w tym wejściu, żeby widzowie zostawić. Co to jest sorbet z malin i potem ten, Jolu, twój oczywiście tak. Farsz z ryby słodkowodnej karpia, który jest całoroczny. Sorbet malinowy jest to taka konfitura ucierana na surowo z cukrem. Jest to produkt niepasteryzowany i wymaga przechowywania w lodówce. Maliny pochodzą z naszych upraw. No i jogurt naturalny i taki sorbet, to jest po prostu poezja. To jesteś najpyszniejszego. Kwintesencja malin, naprawdę. Tak, kwintesencja tak, prosto, to wygląda z krzaka. Tak, w takim właśnie opakowaniu. Emilka Chmura mi to pokazuje. Ale oprócz tego, że mamy sorbet z malin, który jest niesamowity, można po prostu tak osie zajadać nim, to mamy też syrop malinowy. Tak, tak. Który my tutaj też dzielnie pijemy. I ten syrop malinowy to już najwyższa półka, bo wcześniej robiliśmy z dodatkiem wody. W tej chwili robimy, cały czas się dokształcamy i zrobiliśmy taką limitowaną wersję
100% malin, bez dodatku wody i mniej cukru jak w poprzednim syropie. No oczywiście są to do maliny z Doliny Baryczy, bo o Dolinie Baryczy dzisiaj mówimy, a jeśli mówimy o Dolinie Baryczy, to o Stawach Mielickich i w Stawach Mielickich pływają karpie, które się je cały rok i można je na różny sposób. Mamy dzwonki zrobione, znaczy mamy filety z surówką od ciebie, Emilka, i mamy te właśnie pierogi. To jak się robi taki farsz do pierogów? Na farsz z karpia możemy wykorzystać właśnie to, co zostaje po wyfiletowaniu, czyli cały ten korpus. Ponieważ u nas tej ryby dość dużo zużywamy, korpusy wkładamy w takiej rynience do piekarnika i na jakieś 15-20 minut w gorącej temperaturze one się sparzą. Obieramy to mięso, to jest mozolna praca. Mhm. Możemy też zużyć naturalnie całą rybę, jeżeli większa ilość... Gdy ktoś ma mniej cierpliwości. Tak, mniej cierpliwości. I w każdym razie przepuszczamy to przez maszynkę, dodajemy tylko soli, pieprzu i natki pietruszki i więcej nic. I ale to jest... czy nie dodajemy jajka do tego, żeby to było bardziej związane? Nie ma takiej potrzeby. Ona się klei. Jak pan zobaczy tutaj pod skórką, klej. Tak, tak. I ona się sklei. Nie potrzeba żadnej no to, i to jest specjalność okolic Mielicza i stawów Mielickich, Doliny Baryczy. Tak. Ale też bardzo ciekawe jest to, że zachęcamy do tego, żeby w ogóle szukać przepisów na ryby słodkowodne, bo my się lubujemy w łososiu i tego typu rybach, które teraz już poszła informacja o tym, że on jest bardzo zanieczyszczony, a tymczasem możemy podjechać kawałeczek do Doliny Baryczy i dostać ryby słodkowodne, które znakomicie pasują i na grilla, tak? I w ogóle tak do obiadu smażone, i jako farsz do pasztecików, do pierogów. I jako pasztet, bo gdzie mam ten pasztet? Mamy tutaj pytanie od bezpośrednio zainteresowanego, czy jest sielawa też w Dolinie Baryczy. Sielawa, taka ryba sielawa, czy u was nie, czy pani... Nie. Sielawą jest... Mamy też trochę drapieżników, oprócz karpia, amuratu, figi. A może to wygląda na drapieżnika, proszę pana. Nie, ale mamy szczupaki, jesiotry. To są prawdziwe drapieżniki, sumy. My podajemy też na przykład pyszną zupę chowder z suma. Otrzymała zupa też... Zupa z suma to brzmi dumnie. Bardzo dobra zupa. Pani Rano, proszę powiedzieć tą historię o Las Vegas. Bo Las Vegas też tam jest. Jeśli mamy jeszcze chwilę, bo to jest właśnie to, myślę, że ta historia na sam koniec jest dobra puenta. Ostatnio dałam do degustacji, poczęstowałam znajomą i ona zawiozła dalej do swoich znajomych nasze przetwory, no i pytają, no po degustacji pytają się, skąd to jest, a ona mówi, no z Las Vegas. Jak to z Las Vegas? No tak, bo dookoła mają las, a pod spodem gaz. Ale co skąd ten gaz, bo nie wiem. W Wierzchowicach jest taki największy podziemny magazyn gazu, tak. W Polsce, w Europie. Więc jakby to jest kwintesencja tego, że cudze chwalimy, swego nie znamy tak bardzo. Ostatnio też jeszcze powiem, gościliśmy grupę restauratorów dość sporą z Wrocławia, tak? I pytam się, co państwa do nas wprowadza, a dobre smaki, no. Co my tu jeszcze robimy we Wrocławiu? Pakujemy manatki i po prostu jedziemy. Zapraszamy, do krainy stawów mielickich, jedziemy do krainy. Tam właśnie z całą pewnością długi weekend warto spędzić w pięknych okolicznościach przyrody i delektując się tym wszystkim, co tak pyszne. Dziękujemy za te opowieści i bardzo dziękujemy za wspólne... I miłego długiego weekendu. Tak właśnie, przyłączamy się do tych życzeń udanego długiego weekendu, żeby trwał jak najdłużej, nawet jeśli będzie występował w wersji skróconej, bo jednak obowiązki wzywają. I do zobaczenia. Anna Geryn, Robert Chmielewski, żegnamy się z państwem. Dziękujemy bardzo za wspólny poranek.